Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym naszym przyrodniczym spotkaniu. Dzisiaj będziemy mieli niezwykle ciekawy temat na Państwa prośbę, bo podczas jednego z wykładów ktoś poprosił, żebym opowiedział o budkach lęgowych, i właśnie dzisiaj do tego przejdziemy. Temat nadrzewne apartamenty, bo to są faktycznie apartamenty. Aczkolwiek służące tylko w jednym celu. Za chwilę wszystko dokładnie wyjaśnię. Zatem startujemy. Witam wszystkich, którzy już czekają, już się odezwali, oglądają. Bardzo mi miło, bardzo się cieszę, że już jest takie grono słuchaczy stałe. No dobrze, a ja przychodzę w takim razie do tego co tutaj widać. Czyli będziemy dzisiaj mówić o wszelkiego rodzaju różnych konstrukcjach dla ptaków przede wszystkim, ale nie tylko, bo przecież takie budki robi się również dla innych zwierząt. Dla jakich to będę jeszcze wszystko tłumaczył. Z pozoru rzecz wydawałoby się bardzo prosta i banalna, tak jak przy dokarmianiu. O którym też zresztą opowiadałem, że to wcale nie jest takie proste, jakby się mogło wydawać. Jest dużo różnych takich tematów, wątków pobocznych, i tutaj tak samo. Można by popatrzeć na te budki, które tutaj Państwo teraz widzą. Budka jak budka, prawda? Domek, taki dwuspadzisty daszek, czasami jest jednospadzisty. Jeden i drugi jest dobry. Otwór. O czym tu opowiadać? Powiesić na drzewie, koniec. Tak, można faktycznie tak zrobić, i to będzie najprostsza metoda na wywieszenie takich budek. Na zrobienie, ale czy będzie dobra, czy będzie bezpieczna dla ptaków, dla jakich ptaków, o tym wszystkim będę dzisiaj opowiadał. Zatem zapraszam na, na nasze, nasz wykład o właśnie budkach lęgowych, o tych nadrzewnych apartamentach. W pierwszych zdaniach w ogóle chciałbym powiedzieć. Że właśnie ten, te, ten tytuł apartamenty, no słowo w tym tytule, jest trochę na wyrost, bo tak na dobrą sprawę to, e, a przez apartament rozumiemy coś, e, gdzie się mieszka. Natomiast te budki. Nie służą tak naprawdę do mieszkania. To jest bardzo często właśnie popełniany błąd. Bardzo często słyszę, że rodzice na przykład tłumaczą dzieciom, co to jest, i mówią na przykład, w ogóle to już najgorzej, jak tłumaczą, że to jest karmnik, no bo to nie jest karmnik. Ja to już mówiłem na poprzednim wykładzie, właśnie do karmianiu zwierząt, więc to nie ma nic w ogóle wspólnego z karmnikiem, zupełnie jest inny cel tej, tej, tej konstrukcji. Niż, yy, niż dokarmianie ptaków, yy, ale też z drugiej strony nie jest to mieszkanie, bo ptaki tam de facto nie mieszkają, tylko tam wyprowadzają lęgi, czyli Dorosłe ptaki tam się chwilowo tylko nazwijmy to w cudzysłowie wprowadzają po to żeby zbudować tam gniazdo, złożyć jaja, wychować pisklęta, wykarmić. Pisklęta wychodzą i te dorosłe ptaki już się tym totalnie nie interesują i potem ewentualnie mogą dorosłe ptaki wracać tam na przykład w okresie zimowym po to żeby przetrwać ten najtrudniejszy okres. Będę o tym opowiadał. Także proszę pamiętać o tym, że jedno nie równa się drugiem. To nie są mieszkania, to są domki zbudowane w celu rozrodu, żeby ptaki po prostu mogły się w nich rozmnożyć. A jest to krótko mówiąc taki substytut dziupli, bo. To jest przeznaczone przede wszystkim dla ptaków tak zwanych dziuplaków, chociaż nie tylko, albo na przykład takich półdziuplaków, czyli zwierzęta, zwierząt, które wolą takie bardziej otwarte przestrzenie, niekoniecznie takie zamknięte i ciemne w środku, więc dziuplaki i półdziuplaki to są właśnie główna grupa odbiorców, jeżeli chodzi o ptaki, tych właśnie konstrukcji. No dobrze, to już wiemy, że to nie są mieszkania, tylko służą do rozrodu. Ja i chciałbym troszeczkę przytoczyć w ogóle historię. Jak w ogóle one się pojawiły? Kto je wymyślił? Skąd w ogóle pomysł na coś takiego? No więc ja tutaj może tak bardzo skrótowo to opowiem, ale prawda jest taka, że początek tych budek jest taki bardzo okrutny, niestety. Bo dlaczego ludzie zaczęli zakładać te budki? My dzisiaj zakładamy po to, żeby tym ptakom pomagać. Mamy świadomość tego, że bardzo niszczymy środowisko, że wycinamy stare drzewa. Tych drzew jest wcale nie tak dużo. Już właśnie zauważył to nawet Jan Sokołowski, do, o którym zaraz będę mówił. I no niestety, ale ptakom brakuje miejsc do gniazdowania. I z tego powodu. Mm, ludzie wymyślili właśnie te budki, ale kiedyś te budki wieszano w zupełnie innym celu. Kiedyś wieszano te budki po to, żeby po prostu w bardzo prosty sposób upolować ptaki. Niestety to był taki okrutny sposób, ale właśnie tak po prostu te ptaki zwabiano, one zakładały tam gniazda i po prostu je zjadano. Te ptaki po prostu służyły w takich celach konsumpcyjnych. W związku z tym, no niestety, takie to było na, na początku okrutne, ale później ludzie zaczęli na przykład wykorzystywać to troszeczkę podobnie jak z barciami, zaczęli wykorzystywać te, te fragmenty pni, na przykład ścinane, ścinane było drzewo i fragment z dziuplą był wycinany i był wieszany na drzewo. I potem ktoś zauważył, że przecież można dokładnie coś takiego samego zrobić, tylko że yy, z desek po prostu zbić z desek. I zaczęto właśnie tworzyć <laughs> takie budki z desek. No i przechodzimy do takiej bardzo znanej postaci. Takiego polskiego zoologa Jana Sokołowskiego, niezwykłego przyrodnika, który stworzył bardzo, takiego miło, myślę, że to wielki miłośnik ptaków, znaczy nie myślę tylko na pewno, to był wielki miłośnik ptaków, bo bardzo wiele dobrego zrobił dla, i dla ptaków, ale też i dla ludzi w celu na przykład edukowania tych ludzi, bo Sokołowski, właśnie na przykład. Stworzył bardzo wiele różnych atlasów, bardzo wiele publikacji wydał, które właśnie służyły na przykład rozpoznawaniu ptako, ptaków. To bardzo są ciekawe książki, ja zresztą kilka mam. Wiele osób też zaczynało swoją pasję z ptakami właśnie od podręczników Sokołowskiego. A Sokołowski w ogóle wpadł na bardzo dobry pomysł i jak dobry pomysł jest. Jak to był dobry pomysł? Widać do dnia dzisiejszego. Bo do dnia, do dnia do dzisiaj stosuje się te budki, jego, jego pomysłu. On wpadł na pomysł, żeby skonstruować budkę. Zaraz będę przytaczał też różne wymiary, będę dokładnie omawiał. Natomiast on wpadł na pomysł, żeby stworzyć pewien, pewną konstrukcję. Budki, która będzie tutaj, akurat no, widać, yy, yy, taką dla Sikor, to jest z podręcznika Słodow, Adama Słodowego, zaraz też o tym powiem. I, on, on, i, i, I ta konstrukcja jest na tyle dobra i na tyle skuteczna i przynosząca efekty, że nie było potrzeby w ogóle wprowadzania żadnych zmian. I do dzisiaj je się cały czas stosuje i one są uznawane za taki wzór. Więc Sokołowski miał bardzo dobry pomysł. W Polsce to się przyjęło i do dzisiaj jest to kontynuowane. Konstrukcja właśnie budek Sokołowskiego. Właśnie też Adam Słodowy popularyzował budowanie budek. W swojej książce Lubię majsterkować pokazywał właśnie dokładnie, proszę zwrócić uwagę, dokładnie gdzie gwoździe wbijać, jaki otwór, jakie wszystkie wymiary podawał. Także to jest, no też pewnego, on był popularyzatorem majsterkowania, ale jak najbardziej majsterkowanie to jest też również tworzenie pewnych rzeczy pomocnych zwierzętom. I tak właśnie było w tym przypadku. Słodowy też zachęcał do tego, żeby budować takie budki. Jeden chyba, jeżeli dobrze, dobrze pamiętam, to jeden w ogóle z pierwszych jego odcinków, których było w ogóle 505 tych odcinków zrób to sam, które były w telewizji emitowane. Jeden z pierwszych odcinków właśnie był poświęcony karmnikowi. Więc dobrze też że właśnie Adam Słodowy popularyzował niejako tą ochronę ptaków, a przecież wiadomo, że wtedy jego Programy cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem, wiele osób to oglądało, więc myślę, że wiele osób też zachęcił do tego, żeby właśnie takie konstrukcje tworzyć. Ja zaraz też będę o tym mówił w ogóle, jak taką budkę też zbudować. Więc tyle, jeżeli chodzi o historię. Mamy budki Sokołowskiego, one są najlepsze i warto po prostu wzorować się na tym, co on stworzył, na tych projektach, które powstały. Zostały przez niego stworzone. Zawsze, oczywiście, zastanawiamy się, zadajemy sobie pytanie: co wykorzystać do budowy takiej budki? Oczywiście, drewno jest surowcem niezastępowalnym, jest najlepsze i jednocześnie najbardziej naturalne. No bo przecież no, drewno, prawda, mamy z lasu, a przecież właśnie głównie dziuple mamy, te drzewa dziuplaste mamy w lesie, to jest po prostu najlepszy, najlepszy możliwy surowiec, ale nie jedyny, bo zaraz Państwu pokażę, że można też z czegoś innego wykonać taką budkę. Natomiast jak już bierzemy pod uwagę drewno, to często zastanawiamy się, czy to ma być drewno strugane, czy nie strugane. Otóż dla ptaków raczej to nie ma żadnego znaczenia. Natomiast dla nas, czy dla warunków atmosferycznych, mo, może to mieć jakieś znaczenie, ponieważ dla nas na pewno będzie. Myślę, że strugana po prostu ładniej wygląda. Jest taka taka trochę może błyszcząca czasami nawet. Niektórzy też malują, o malowaniu też powiem, jak to jest z tym malowaniem. I. To no po prostu ładniej wygląda, tak? To strugane drewno, ale oczywiście jest też droższe. Niestrugane jest tańsze, więc jeżeli chodzi o same o ptaki, to im to za bardzo jakoś. Mówię, no tutaj nie widać jakiejś za bardzo niedostrzegalnej różnicy dla ptaków. Natomiast y, jest jeszcze jeden aspekt. Proszę pamiętać o tym, że ze struganego drewna y, łatwiej spływa na przykład woda, więc taka, y, taka budka będzie szybciej. Y, Schła, po deszczu, po śniegu, na przykład tak jak teraz są, prawda, roztopy. Aha, w ogóle też powiem dlaczego akurat teraz mówimy o tych budkach, ponieważ właśnie od poniedziałku, bo poniedziałek to jest 1 marca, od poniedziałku zaczyna się sezon lęgowy ptaków. I w związku z tym jest to taka bardzo ważna data, ten 1 marca, i też z tym się wiążą pewne czynności. Kiedy wieszać budkę, to też oczywiście wszystko powiem w swoim czasie. Ale właśnie teraz jest najlepszy moment na e, myśleniu o tym, żeby e, tworzyć takie budki i je wywieszać. Dlaczego? No bo jak zrobimy to na przykład jesienią albo na przykład latem, no to już mamy raczej niewielką szansę, że jakieś ptaki to, je, tam się zalęgną wykorzystają tą budkę. No chyba, że w zimę do nocowania. Natomiast jeżeli chcemy właśnie popatrzeć od razu, tak cieszyć się z tego, co stworzyliśmy, bo wysiliśmy budkę i chcemy od razu się z tego cieszyć, co tutaj stworzyliśmy i mieć satysfakcję z tego, że pomagamy ptakom i ptaki się tam gnieżdżą, no to właśnie najlepiej to zrobić teraz, ale do tego jeszcze dojdziemy. Więc już wiemy, że drewno jakiegoś, czy strugane, czy niestrugane, to nie ma większego znaczenia, ale jest jeszcze coś takiego, co... Co jest dosyć. Niektórzy mówią, że bardzo brzydkie, że w ogóle do lasu nie pasuje. To jest taki trocino beton. I z tego trocino betonu są też wykonywane budki, aczkolwiek rzadko. I ja muszę powiedzieć, że rzadko widywałem takie, takie budki. Wiem, że one są też jak najbardziej do wykorzystania. Ptaki się tam lękną, jak zresztą widać. Tutaj mamy modraszkę. Natomiast ja mam tylko jeden taki zarzut do tej budki. Mi się to akurat nie podoba, ale to jest tylko moje zdanie, można się też ze mną nie zgadzać, ale mi się wydaje, że te budki, bo ja jak najczęściej je widuję, to one są bardzo słabo przymocowane. Albo na przykład wiszą gdzieś na gałęzi i to wszystko sobie się buja. I tak mi się wydaje, że to nie jest zbyt dobre jednak dla tych ptaków, żeby one tak przebywały i tak cały czas były praktycznie bujane. Nie wiem, czy, mo czy mogą się nabawić problemów z błędnikiem po, takim, po takich narodzinach w takiej budce, ale wydaje mi się, że jednak to powinno być. Na stałe przymocowane, bo to jednak zmniejsza możliwość, żeby ta budka spadła. A jak będzie mocny wiatr, mocniej zawieje, kto wie, czy ta gałąź się nie złamie. Jakoś tak właśnie do mnie to jakoś to tak nie, nie, nie przemawia. Tutaj widzę, że już ja tak kątem oka zerkam też na to, co tutaj Państwo piszecie. I niektóre mi się właśnie już podobają, że komentarze, że to jest, że budki to jest porodówka dla ptaków. I tak właśnie jest. Rzeczywiście to jest taka porodówka. Faktycznie nie są mieszkania, tylko porodówka. Dziękuję za tą uwagę, bo to jest, bardzo mi się podoba, to słowo, będę tego używał. Natomiast teraz słyszę, że właśnie to wygląda jak, czytam, że wygląda jak bunkier i trochę tak wygląda, taki, taki bunkier dla ptaków, ale, ale też pełni swoją rolę. Ja jeszcze też spotkałem się na przykład z rurkami. Jak są takie duże te rurki plastikowe, te, te PCV kanalizacyjne o przekroju tam mniej więcej tych, o średnicy mniej więcej tych 20 cm, to one też czasami, widziałem, że takie pomysły, że to jest też adoptowane na budkę lęgową. Nie wiem, jak to się sprawdza, powiem szczerze, nie mam pojęcia, czy to jest dobre, czy nie. Mam tylko obawy co do tego, czy taka budka na przykład, no bo wiadomo, że raczej nie zawilgotnieje, nawet lepiej i będzie chroniła przed wilgocią niż na przykład drewno, pod warunkiem, że zależy od tego, jak, jak zrobimy daszek, w jaki sposób, jak dno. Natomiast y mam pewne wątpliwości, czy to będzie spełniało swoją funkcję. Zastanawia mnie na przykład też, czy przypadkiem ptaki nie będą się tam za bardzo na przykład nagrzewały, albo z kolei za bardzo wyziębiały, bo jednak ta cienka warstwa plastiku no, jest y y chyba nieodpowiednią y z taką izolacją. Nie wiem szczerze mówiąc, nie mam pojęcia, to by trzeba było sprawdzić, ale już coś takiego gdzieś widziałem kiedyś, że ktoś właśnie takie wieszał takie budki. Na pewno no, jest to mało ekologiczne, no chyba że wykorzystujemy jakieś na przykład, nie wiem, pękniętą rurkę i ona się do niczego już nie nada, a jest w miarę też czysta, no bo wiadomo, to kanalizacyjna to może być w różnym stanie, ale jakby była w dobrym stanie i byłaby w. W takim no, dobrze dostosowana, dobrze zbudowana. To może i ptaki by się tam lęgły. No, ptaki też się potrafią naprawdę w różnych dziwnych miejscach lęgnąć. Byłyby te przypadki, że pod maskami samochodów, które nie były, które dosyć, dosyć długo stały. Albo na przykład w słupkach, gdzieś tam w skrzynkach pocztowych. No, to też nie są jakoś idealne warunki dla ptaków, a jednak one się tam lęgną. Więc może taka rurka też by była dobra. Nie wiem, tu się nie chcę wypowiadać, bo nie za bardzo to sprawdzałem i nie mam tutaj doświadczeń. Więc tyle tytułem wstępu o budkach. Natomiast powiemy sobie teraz, jak. I jaką budkę w ogóle zbudować? Oczywiście można kupić taką budkę. Niekoniecznie trzeba budować, aczkolwiek jeżeli coś zbudujemy, mamy satysfakcję, że coś sami oddzielnie zrobiliśmy, a w dodatku jeszcze z tego ptaki skorzystają, no to już w ogóle jest to coś fantastycznego. A jeszcze zachęcam do tego, żeby wciągnąć w to całą rodzinę. Dzieci na przykład. To ja pamiętam, jak sam byłem dzieckiem i... I zbudowałem swój pierwszy karmnik, który był po prostu, teraz jak sobie go przypominam, to był bardzo słaby, nawet mógłbym rzec, że fatalny, ale miałem bardzo dużą satysfakcję, jak pierwsze ptaki go odwiedziły. Wiadomo, to jakoś pasja zaczęła się i człowiek zaczął coraz bardziej zgłębiać ten temat i dowiedział się, że tu zrobił błąd, tam zrobił błąd i tak dalej. Ale od tego się zaczyna, więc też zachęcam, żeby właśnie. Może z rodziną, z dziećmi stworzyć taką, zbudować taką, taką budkę. Więc teraz chciałbym powiedzieć, właśnie jak taką budkę zbudować i przede wszystkim jaką. Więc już wiemy, że na pewno z drewna. Wiemy też, że strugane czy nie strugane nie ma to większego znaczenia. No problemem zawsze jest jeszcze, jakie to ma być drewno. Bo na przykład spotkałem się z takim pomysłem, zresztą sam, nie ukrywam, też to robiłem. Wieszałem na przykład te skrzynki, takie rodzice, na przykład, tak im zostawało takie pudełko po winie, takie drewniane, to na pewno Państwo znacie. I, I tam jeszcze one były na przykład wyścielone takimi wiórami. To w ogóle było rewelacyjne, bo ja tylko te wióry ciąłem, wywiercałem otwór. W takiej, w, w takiej budce i ją wywieszałem. Ona nawet miała taki, taki sznureczek, więc ja ją zawieszałem, i tyle. Więc w zasadzie z mojej strony niewiele było pracy, i one się świetnie nadawały. I wiem, że pamiętam, że ptaki lęgły się tam. Ale uwaga, taka sklejka może być trochę za cienka, bo tam na przykład jest. Pamiętam, że ta ścianka ta przednia wysuwana to chyba jest ze sklejki 4 mm. No to jest dosyć cienka sklejka. I ona może ulec łatwo z, yy, zniszczeniu, może po prostu zacząć się wszystko to wyginać i niestety. Może się taka budka rozlecieć. To jest pierwsze zagrożenie, a drugie zagrożenie jest takie, że może po prostu być niezbyt odpowiednią osłoną przed warunkami atmosferycznymi, przed temperaturą niską na przykład. No bo przecież pamiętajmy, że wiosna jest potrafi być bardzo zmienna. Przecież ptaki potrafią już spokojnie w początku kwietnia już takie budki zasiedlać, składać też jaja, no i może być po prostu dojść do wyziębienia takich, takich ptaków. I od razu tutaj. Właśnie widzę, że jest pytanie o sklejkę 6-10 mm, czy się nadaje. No 10, generalnie powiem tak, zalecane jest 20 mm, czyli 2 cm deski, zwykle tak w takim standardzie. No tam wiadomo, jak będzie 18, no to przecież też, też da radę, prawda? Ale, no ale 10 wydaje mi się, 6 to na pewno jest za mało, 10 wydaje mi się, że troszeczkę jednak też za mało, aczkolwiek pamiętam, że kiedyś też robiłem takie budki 10-milimetrowe z, z tej sklejki 10-milimetrowej z... one były co prawda taką pokrytą warstwą wodoodporną, no i też jakoś dawały radę, więc no kwestia tego, czy czy nie będzie na przykład taką za zimno, czy właśnie ona się zbyt szybko nie rozleci? I e, no, 10 wydaje mi się, że no, może być takie już takie graniczne, no takie minimum powiedzmy, że raczej bym niżej bym na pewno już nie schodził, bo to zdecydowanie będzie za mało. No te 10, no to powiedzmy jest tyle, no troszeczkę jednak to jest mało. Radziłbym jednak więcej, po prostu radzę jednak więcej. E, Projekty takich budek możemy znaleźć bardzo w bardzo wielu miejscach, natomiast ja wiem, że bardzo często może być tak, że kupimy, prawda? I możemy mieć problem, bo na przykład no nie każdy ma warunki, żeby wyciąć poszczególne elementy, że nie każdy może też ma takie zdolności. No, różnie to bywa, więc można kupić można kupić na przykład takie gotowe elementy, taką gotową budkę do złożenia. Niekoniecznie już złożoną, ale można kupić gotowe elementy i samemu po prostu ją, jak to się mówi, zbić, skręcić, tak? I tyle. Ale zachęcam do tego, żeby właśnie żeby właśnie robić to samodzielnie. W zasadzie z takich rzeczy, które będziemy mieli niezbędne do wykonania takiej budki, no to będzie piła. Najlepiej płatnica, czyli taka, którą się taka dosyć szeroka, bo ją można, wykony nią można wykonywać takie w miarę równe cięcia, jak tniemy deski. To jedna sprawa. No, przydałaby się wiadomo jakaś linijka, taśma miernicza, ołówek, żeby sobie wszystko tam zaznaczać. tak, i otwornica, wiertarka z otwornicą, bo żeby stworzyć odpowiedni otwór. Tych otwornice są bardzo często właśnie w takich rozmiarach, jakie są potrzebne do wybudowania budek lęgowych. W związku z tym można po prostu kupić z takim od razu też prowadnikiem tą tą otwornicę i bez problemu bez problemu wywiercimy otwór, ale trzeba też uważać, bo to tam naprawdę jest czasami. Widziałem, jak różne osoby wierciły, sam wierciłem, także trzeba być przy tym ostrożnym. Przy wywiercaniu tego otworu nie radzę dawać tego dzieciom, bo wiertarka potrafi dosłownie no, wyrywać się z rąk, więc tutaj proszę być ostrożnym. Im większa średnica tego otworu wycinanego, tym po prostu jest trudniej wyciąć taki otwór. No dobrze, to chyba tyle. Tu widzę, że jeszcze komentarz się pojawił, że można złożyć podwójną warstwę, pewnie dotyczy to tej sklejki. Więc już, już tłumaczę można, faktycznie można to skręcić na przykład ze sobą, i już będzie dobrze, jasne, tylko że wtedy mamy też dużo cięcia, prawda? To lepiej kupić grubsze i raz to pociąć i tyle, niż dwa razy ciąć, prawda? Natomiast jeżeli ktoś wpadnie na pomysł, żeby sklejać to, to bardzo odradzam, bo klejone może się wtedy łatwiej rozlecieć. A jeżeli już kleimy, to klejem wikolowym, tylko wodoodpornym, bo są też kleje wikolowe niewodoodporne i niestety one się na pewno nie nie będą trzymały podczas, podczas wiosny i się rozlecą, czy tam nawet zimy prawda nie przetrwają. Także proszę na to zwracać uwagę. No i tutaj mamy jeszcze taką tabelkę. Ja oczywiście nie będę mówił o tych wszystkich wymiarach, bo to nie ma sensu. To kto będzie chciał sobie zbudować budkę, to oczywiście sobie sprawdzi to, że to może wrócić na przykład do tej naszej, naszego wykładu i sobie sprawdzić, jak te budki wyglądają. One generalnie różnią się tym, że Wiadomo, tymi wymiarami dna, no dla większych ptaków potrzeba więcej miejsca, więc to jest jakby zrozumiałe. I wysokością, no bo ta wysokość jest też dosyć istotna. No bo tutaj chodzi o bezpieczeństwo. To zaraz będę tłumaczył. Natomiast. Najważniejsza rzecz, która też jakby determinuje nam, jakie ptaki będą w tej budce, to jest oczywiście średnica. Ta średnica otworu, yy, proszę zwrócić uwagę, że od najmniejszej to jest o 28 mm. Czasami niektórzy są zaskoczeni, że jak to? Przecież to jest niecałe 3 cm. Jak to możliwe, że tam się zmieści ptak? A no możliwe, oczywiście, że się zmieści. Jak jest taki mały, jak na przykład sikorka sosnówka, czy, czy, mucho, czy muchołówka żałobna, czy sikora modra. To właśnie do tej budki typu A1 spokojnie się zmieści, kiedy jest 28 mm. No a największe, no to mamy takie 15 cm, kiedy one są dedykowane dla tych takich już dużych ptaków. Będę za chwileczkę o wszystkich tych budkach opowiadał i pokazywał, jakie gatunki się tam mogą zalęgnąć. Natomiast bardzo ważna rzecz, o której chciałbym wspomnieć, że. Najpierw musimy sobie zdać pytanie, zadać pytanie, jakie ptaki chcemy gościć w naszym ogrodzie, w naszym lesie, gdzieś obok, no tam, gdzie te, 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 te budki będziemy wieszać, a dopiero potem zbudować dla nich budkę. No bo proszę zwrócić uwagę, że jeżeli zrobimy na przykład mały otwór, taki 33 mm albo jeszcze mniejszy, nie wiem, na przykład 30, prawda, bo, no bo będziemy mieli taką otwornicę akurat, prawda, a nie będziemy chcieli kupić. a ja tak jeszcze do, napomknę, że otwornica kosztuje mniej więcej jakieś 20 zł, no jeszcze zależy od tego rozmiaru, ale te mniejsze to mniej więcej jest taki koszt. No więc ktoś tam, prawda, powie, a mam jedną, no to po co będę kupował? Wydawał 20 zł na kolejną. Jak będę tylko raz nawiercał bez sensu, to zrobię mniejszą. No ale jak zrobimy mniejszą, no to niestety szpak już nam nie wejdzie, bo on się po prostu zwyczajnie tam nie zmieści. Więc. Trzeba o tym pamiętać, że właśnie te wymiary budki bardzo mocno determinują to, jakie ptaki się w niej zalęgną. No i mamy oczywiście budkę typu A1 i A, i to są te budki najmniejsze, dedykowane głównie dla sikor, ale proszę zwrócić uwagę, że też dla muchołówek mogą się pojawić, też pleszki, może też się pojawić na przykład wróbel, może się pojawić mazurek, czyli jego kuzyn. To są główne takie gatunki, które mogą się tutaj pojawić. Ja muszę powiedzieć, że mam doświadczenia z pleszką, z muchołówką, właśnie, z różnego rodzaju sikorami, także naprawdę zachęcam do tego, żeby takie budki wieszać. Z mazurkami też, naprawdę wiele, wiele różnych ptaków już tutaj w tej budce, że tak powiem, mogę powiedzieć, gościłem. I naprawdę są to fantastyczne obserwacje. Człowiek się tylko cieszy, że właśnie wywiesił coś, ptaki z tego korzystają. I to są właśnie budki. W zasadzie A i A1 proszę zwrócić uwagę, że mają w zasadzie takie same wymiary. Różnią się tylko i wyłącznie tym otworem, średnicą otworu. Jak jest większy otwór, to po prostu większa sikora y, może wejść, no bo na przykład y, do tej A1, no to sikorka bogatka, która jest największą z sikor, już może się nie zmieścić, ale do A już jak najbardziej się zmieści, czyli te 5 mm jednak robi różnicę. Oczywiście, tak jak mówię, czasami jest tak, że na przykład dostaniemy otwornicę w rozmiarze 30 mm. Może być też, też ona spełni swoją funkcję i też jak najbardziej... Y, Będziemy mogli ptaki gościć. Zdaje się, że 33 chyba z otwornicą jest trudno do dostania. Można też jeszcze te wiertła takie łopatkowe. Też można z tym, też, przecież one służą do wiercenia otworów, ale chyba właśnie 33, chyba zdaje się, że nie ma. Można później ewentualnie tam pilnikiem troszeczkę podpiłować i yy, podszlifować, i wtedy właśnie możemy powiększyć ten otwór. Ale jak damy 32 mm, ten 1 mm, to naprawdę ptaki sobie też z tym poradzą. No dobrze, mamy yy, budkę typu B. Teraz, czyli troszeczkę większa. To jest troszeczkę większa budka. Ona ma też trochę większy otwór, bo proszę zwrócić uwagę, że już mamy 47 mm, czyli niecałe 5 cm. Ale zwróćmy uwagę też, że bogatka dalej będzie korzystała z takiej budki. Ja kiedyś nawet budkę widziałem zasiedloną przez bogatkę, która miała taki duży otwór, i to była chyba budka D, tak, to była D. Zaraz będę o niej mówił. Więc jakby ptaki, które zmieszczą się do większych otworów, mogą też tam zakładać, natomiast no wiadomo, jak się do mniejszych no nie dadzą rady, no to wiadomo, to siłą rzeczy już no, jest fizyczną niemożliwością, to nie da rady po prostu już, żeby tam założyły swoje gniazdo. No więc mamy też pleszkę właśnie kowalika, o kowalik też może się zalęgnąć oczywiście, ale też pojawiają się też takie inne ciekawe, bardzo, bardzo ciekawe gatunki, na przykład krętogłów, na przykład... Jeżyk też, o jeżyk to jest bardzo ciekawy ptak, to zaraz o nim powiem parę słów, bo może się w takiej budce zalęgnąć, aczkolwiek do, dla jeżyka są dedykowane specjalne budki. Jeszcze słowo o krętogłowie. Krętogłów to jest taki dzięcioł, który należy do dzięciołów, do, do rodziny dzięciołowatych, ale niestety nie wykuwa, nie jest w stanie wykuwać sam dziupli. Dlatego korzysta z innych dzięciołów, a z budki też bardzo chętnie będzie korzystał. Jerzyki, to myślę, że na pewno Państwo znają, to są takie bardzo piękne ptaki, które są mylone z, z jaskółkami, bo mają podobny wygląd. Latają często gdzieś tam nad blokowiskami albo w ogóle między blokami, wydają taki charakterystyczny pisk. Co ciekawe, w ogóle to są ptaki, które lubią się lęknąć kolonijnie, dlatego też właśnie zakładane są dla nich często budki w koloniach, bo jeżeli założymy jedną, to mogą, mogą się nie zalęgnąć, a jeżeli założymy takie 2, 3, 5 na przykład takich budek, to już mamy większą szansę, że one się tam zalęgną. Jeżyki są w ogóle bardzo takimi naszymi wielkimi sprzymierzeńcami. Zjadają bardzo dużo różnych owadów. W zeszłym roku się dużo mówiło właśnie o sprzymierzeńcami w walce z komarami. No, tutaj bym dyskutował, bo komary a trochę na innej wysokości latają, jeżyki trochę na innej, ale mogą je zjadać, oczywiście, więc mogą być na pewno naszymi sprzymierzeńcami. Są. Proszę zwrócić uwagę, ktoś tutaj na balkonie sobie wywiesił takie budki dla jeżyków. Jak ktoś mieszka na w wyższym piętrze niż drugie, czyli na przykład już te trzecie, piąte, siódme, prawda, czy tam jeszcze wyżej, no to już można jak najbardziej takie budki wieszać, no bo wtedy możemy liczyć na to, że będziemy jakoś te ptaki wspierali. Tylko ważna sprawa, jeżeli jeżyki do nas późno przylatują, one przylatują do nas na świętego jeżego i dlatego też właśnie Dlatego też pewnie nazywają się jeżykami, być może tak właśnie to od tego się wzięło. Świętego Jerzego już nie pamiętam, ale to wypada gdzieś pod koniec, chyba 24 kwietnia, ale tu nie dam sobie głowy obciąć, więc może ktoś tutaj, nie wiem, z Państwa sprawdzić i na przykład napisać tu na czacie, czy to jest 24 kwietnia, ale w tym terminie mniej więcej się zaczynają pojawiać pierwsze jerzyki, przylatują do nas. I uwaga, do tego czasu warto, żeby zatkać. Ten otwór wlotowy, bo jeżeli tego nie zrobimy, to na przykład się zalęgną nam mazurki albo jakieś inne ptaki. Więc jeżeli chcemy gościć w budce dedykowanej dla jeżyka, no właśnie jeżyka, no to wcześniej możemy zatkać ten otwór, żeby tam żaden inny ptak po prostu nie wszedł. I on jest, proszę zwrócić uwagę, ten otwór jest taki podłużny, on ma mniej więcej 3 cm na 6 cm, czyli czyli jest taki, taki, taki właśnie wydłużony. Dlaczego akurat tak to, to nie wiem dlatego jeżyka, być może dlatego, że jeżyk właśnie jest taki w miarę, w miarę szerszy i może żeby spowobodnie mógł tam wejść, to właśnie jest ten otwór poszerzony i nie ma kształtu koła. I jeszcze jedna bardzo ważna rzecz odnośnie jeżyków, bo dla jeżyków są wywieszane też ostatnio takie coraz częściej się spotyka w miastach wieże dla jeżyków. I to są właśnie takie całe skupiska różnych budek, czy znaczy różnych tych samych budek, które służą właśnie na takim wywyższeniu. To są budki, które mogą zalęgnąć właśnie jeżyki i. Dobrze, że coś takiego powstaje, dobrze, że to się buduje. To jest bardzo dobra wiadomość. Niektóre też spółdzielnie godzą się na to, żeby wieszać takie budki lęgowe na... Gdzieś tam pod, pod, pod dachami, pod, na elewacji, po prostu. To też jest bardzo dobre działanie. Ja już parę takich przykładów widziałem i bardzo się cieszę za każdym razem, jak to widzę, że jednak ludzie nie mają oporów, żeby, żeby właśnie coś takiego tworzyć takie miejsca lęgowe. A proszę pamiętać o tym, że to są ptaki, które lęg, lęgły się na przykład na urwiskach skalnych, i te, tymi współczesnymi dla nich urwiskami skalnymi to są właśnie nasze bloki. Dlatego, jak im stworzymy taki Miejsce do gniazdowania, to będą będą na pewno bardzo, bardzo nam wdzięczne, a my też na pewno, mówię, będziemy korzystali z tego, że będą zjadały po prostu owady w naszej okolicy. Jeszcze jedna bardzo ważna uwaga. Jeżeli ktoś będzie chciał zawiesić taką budkę, to proszę pamiętać o tym, żeby taką tacę opadową stworzyć pod wlotem, ponieważ one, no wiadomo, załatwiają się i to może spadać gdzieś tam na balkon sąsiadów, gdzieś tam na dół, na, na przykład na przed klatkę schodową, no, w różne miejsca, ludziom się to może nie podobać, naszym sąsiadom, więc proszę pamiętać, taką małą deseczkę po prostu zamontować. I bardzo często właśnie tak jest. Na przykład ludzie usuwają też gniazda jaskółek, niszczą, bo właśnie ptaki, jak to się mówi, robią na przykład na wchodzących, nie wiem, do sklepu, prawda? Załóżmy, bo jeżeli na przykład gdzieś tam nad sklepem, czy gdzieś tam po prostu na jakimś, przy jakimś wejściu takie gniazda się pojawiły, to. To, to to się już właśnie ludziom nie podoba i niszczą te gniazda. No nie, wystarczy tylko taką deseczkę zamontować, i po problemie. Także proszę o tym pamiętać. No dobrze, to jeżeli chodzi o budki lęgowe dla jeżyka, to będzie tyle. W ogóle o jeżyku to można by bardzo dużo mówić, i dla, dla, o tych budkach dla jeżyka również, ale my idziemy dalej. Więc proszę pamiętać też o tym, że no zwierzęta też czyhają na te ptaki, które się lęgną w budce lęgowej i oczywiście stanowią bardzo duże zagrożenie dla tych małych piskląt. I to jest wiele takich amatorów właśnie jaj czy piskląt. Jednym z nich jest dzięcioł, który potrafi rozkuwać. Dokładnie potrafi na przykład zlokalizować gdzie te pisklęta się znajdują i rozkuwa boczną ściankę na przykład takiej budki albo ten otwór, który już jest, on się tam nie zmieści, ale on potrafi właśnie powiększyć sobie i dostać się do środka i zjeść pisklęta. No bo e, jednak trzeba pamiętać o tym, że dzięcioły to są takie mięsożerne zwierzęta e, i żeby się przed tym ustrzec, to wystarczy zamontować takie wzmocnienie przy tym kominku wlotowym. Czasami właśnie daje się jeszcze taką dodatkową deseczkę, zaraz powiem do czego ta dodatkowa deseczka może służyć i zabija się właśnie na przykład taką blaszką albo pleksą, można też pleksą i już dzięcioł tak łatwo tego drewna nam nie rozkuje, a kominek wlotowy to jest taka dodatkowa bariera, to jest taka jakby dodatkowa deseczka, którą się przyczepia tylko właśnie w okolice tego tego otworu. Dlaczego? Ponieważ na ptaki, które lęgną się w takiej budce, czyhają drapieżniki. Typu na przykład kuna. Na przykład, może to być też kot, również, może to być też no, różne łasicowate, mogą, mogą, mogą się zainteresować, ale głównie to kuna przede wszystkim, może to być też dzięcioł wspomniany, może to być też sroka, w ogóle różne ptaki krukowate. I uwaga, jeżeli damy takie dodatkowe 2 cm albo nawet i więcej, do tego wejścia, to przedłużamy o powiedzmy kilka jeszcze dobrych centymetrów wejście do tej budki. Więc, jak taka kuna będzie chciała włożyć tam łapę, to tutaj wydłuża jej się ta ścianka, gdzie ona musi tą łapę włożyć i. Nie sięga tych piskląd, po prostu nie jest w stanie sięgnąć. Więc to jest bardzo dobre zabezpieczenie. A jeszcze właśnie można dać ten kominek wlotowy i jeszcze zabić to tą blaszką, i wtedy już na pewno nam żadne zwierzę tutaj e, krzywdy nie wyrządzi tym pisklętom, które będą w środku. Dlatego stąd ta strzałka tam, to pokazywałem właśnie to, e, tą blaszkę. Typ D. Aha, jeszcze jest typ C, mówi się o typie C, z tym że ten typ C to jest taki. Zaraz pokażę, jaka budka też nosi tą nazwę C, ten symbol C. Natomiast też kiedyś jeszcze gdzieś tam właśnie chyba u Sokołowskiego, jeżeli dobrze pamiętam, to były budki dla dzięciołów, ale one się jakoś za bardzo nie przyjęły i pokażę w takim razie coś zupełnie innego. Jak wygląda właśnie taka budka, budka typu C ale to za momencik. I teraz mamy budkę typu D, proszę zwrócić uwagę, 85 mm, czyli już całkiem sporo. I tutaj mamy różne gatunki, ja je chciałem wyświetlić, bo o ile tam wcześniej te, które wymieniałem, to mniej więcej każdy kojarzy, mniej więcej jakoś się tam znamy, no może poza tym właśnie krętogłowem, czy tam jeżykiem, bo jeż, na, jeżyk, na jeżyka często się mówi, że to jest jaskółka. Tak tutaj już niekoniecznie, no bo proszę zwrócić uwagę, na przykład, no Sądzę, że nie każdy kojarzy słowo siniak z ptakiem. A to jest właśnie ptak, to jest ten pierwszy, który widać, to jest go, ten gołąb. Może to być też kawka, no kawkę doskonale znamy. Kraska, ptak, który ginie u nas, po prostu jest go już tak niewiele, że kwestia może lat i już kraski nie będzie w Polsce, niestety. Kiedyś była dosyć, nie chcę powiedzieć popularnym ptakiem, ale można było ją spotkać, było dużo możliwości. Nawet pod Warszawą, kiedyś wyczytałem, że w Powsinie, w Parku Kultury, tam brzyły kraski. Dzisiaj nie do pomyślenia, w ogóle nie ma szans. Włochatka na przykład, czy... Wiemy, że włochatka to jest sowa, a no właśnie to jest sowa, która również może się gnieździć w budce lęgowej suweczki też, czyli nasza najmniejsza sowa, która jest, uwaga, wielkości szpaka, czyli taka sowa, może się też właśnie gnieździć w budce lęgowej. Mandarynka, czyli kaczka, piękna kaczka, która powoli dobrze się już zadomawia w Polsce, coraz lepiej się ma i no już niedługo pewnie w zasadzie to już stała się takim naturalnym elementem. Kiedyś były tylko w Parku Łazienkowskim w Warszawie, a teraz praktycznie już się coraz lepiej mają w innych rejonach już nie tylko Warszawy, ale też i kraju. Dudek przecież też, pyta, którego też może Możemy wspierać, też już niestety coraz, coraz rzadszy, bo y, związany z terenami rolniczymi, jak wiadomo te ptaki, które żyją na terenach rolniczych nie mają teraz dla siebie dobrego czasu. Ale proszę zwrócić uwagę, że może też i w tej budce na przykład pojawić się szpak, może też i pleszka, może też i po pojawić się również e, mogą się też pojawić różne inne e, e, ptaki, mm, no na przykład właśnie kawka wspomniana, e, także to jest naprawdę, mogą też się pojawić przecież bogatki, wspominałem o tym, prawda? Duży otwór, ale jednak bogatka wchodzi i też tam zakłada gniazdo. Także rzeczywiście jest tutaj tych możliwości całkiem sporo, e, tylko że to trzeba wiedzieć, gdzie, gdzie powiesić, prawda? No bo jak powiesimy sobie w ogrodzie, no to włochatka czy dudek czy kraska nam nie przylecą, prawda? To już trzeba konkretne miejsce znać, gdzie taką budkę warto powiesić i trzeba wiedzieć jakie ptaki mamy w okolicy, żeby konkretne gatunki mogły się tutaj zalęgnąć. Mamy jeszcze typ D, typ D, czyli to jest już naprawdę duża budka. Ta akurat tutaj znalazłem tylko takie, takie zdjęcie. Ona została ściągnięta, nie wiem dlaczego, ale no wiadomo powinna być generalnie gdzieś tam zawieszona typ D można spotkać na przykład bardzo często w parkach, bo służy do rozrodu kaczek. To jest przede wszystkim właśnie budka dedykowana kaczkom, ale też i naszej najpospolitszej sowie, czyli puszczykowi. Może się też gnieździć tutaj puszczyk. 15 cm wejście do budki w lot, także całkiem sporo, no mniej więcej chyba dobrze pokazuje, tyle to będzie, ale mogą też być na przykład to gągoły, mogą to być nurogęsi, może też być również i kawka, może być i sójka, także Także typ. A, przepraszam, tak, ojejku, mi się tu rzeczywiście. Tutaj wkradł się błąd rzeczywiście, bardzo przepraszam, bo jest napisane typ D, a przecież typ D mieliśmy przed momentem. Także tutaj jest typ E, ja się zagalopowałem, ale tutaj na tej, na tej tabelce jest dobrze. Także typ E, przepraszam bardzo. I typ E to jest właśnie ta, te, te budki największe. I. Służące ptakom, tym największym, czyli właśnie puszczyk i kaczki przede wszystkim. No i też trzeba wiedzieć, gdzie je powiesić, bo jak sobie powiesimy w ogrodzie, prawda, gdzie nie mamy na, na przykład w ogóle wody, no to próżno liczyć na, 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 takie, na takie ptaki. Też i puszczyk, no zależy jaka jest okolica, prawda, no, ale jak powiesimy, nie wiem, na tam 3 metrach, prawda, no to nie, no puszczyk się tam nie, nie zagnieździ. Także to są już takie bardziej, bym powiedział, specjalistyczne budki. Jeżeli ktoś chce po prostu powiesić w swoim malutkim ogródku jakąkolwiek budkę, to, to zachęcam do tego, żeby wieszać te pierwsze, które pokazywałem, czyli A1AB, to są właśnie takie najlepsze budki dla ptaków. No dobrze. Jeszcze mamy na przykład taką ciekawą konstrukcję, ona nie ma tutaj żadnego znaczenia i to jest budka dla pustułek, czyli dla naszych sokołów, które żyją również w miastach. Je można wieszać na przykład na kościołach, na różnych też budynkach, takich wyższych, bo pustułka też się chętnie lęgnie właśnie w takich w takich budkach. One są takie bardzo otwarte. Tutaj w środku mamy takie, taką dużą część otwartą i no, były takie przypadki, widziałem takie zdjęcia, że na przykład pustułki składają jajka w doniczkach. No to, właśnie, żeby im uprościć zadanie, to zakłada się właśnie takie, takie budki, dosyć solidne. One już mają takie, takie, dosyć duże rozmiary. To są mniej więcej o tych, tak jak tutaj pokazuję. Także duża budka. Jeszcze jak jesteśmy przy tych budkach, ja akurat nie mam żadnych slajdów, ale też dla sów czasami się wywiesza budki i te budki. Są e, przede wszystkim dla sowy płomykówki, na przykład na wieżach kościelnych. Ona się tam lubi lęgnąć i takie budki właśnie tam się specjalnie dla nich zawiesza. Czyli e, tylko, że jej się zawiesza nie na wieży, tylko w wieży, w środku. Taki kanał czasami dolotowy też się im tworzy. To też jest bardzo dobre działanie, które wspiera właśnie te nasze sowy czy, czy, czy sokoły. Także w Warszawie też wiem, że wiszą takie, takie, takie skrzynki lęgowe dla tych ptaków. Także to jest też bardzo ciekawa propozycja dla tych ptaków większych. No i mamy jeszcze taki typ P. Typ P to są półdziuplaki. Uwaga, to jest bardzo specyficzna budka i można ją stosować oczywiście, ale jest tu pewne zastrzeżenie. Ja nie jestem zbyt wielkim zwolennikiem tych budek, ponieważ. Yy, Proszę sobie wyobrazić, jakie, w przeciwieństwie do poprzednich budek, jak, w jaki sposób ta budka chroni przed e, drapieżnikami. W żaden. E, tutaj drapieżnik, jak będzie chciał się dostać, to się po prostu dostanie. I e, chciałbym raczej odwieść od takiego pomysłu, żeby wieszać te budki, żeby właśnie ptakom pomagać. To są ptaki, które, w których zamieszka na przykład właśnie pleszka. Pliszka to są dwa różne ptaki: pliszka i pleszka. Pliszka siwa i pleszka. Może też się pojawić kopciuszek, czasami też się może pojawić na przykład kos. Także to są właśnie takie ptaki, które lubią mieć takie gniazdo do, w miarę doświetlone, jednak zakryte, ale trochę doświetlone i lubią właśnie sobie tak trochę obserwować okolice. Tylko mówię, ta budka w żaden sposób w przeciwieństwie do poprzednich nie zabezpiecza przed drapieżnikami. W związku z tym można stosować takie budki i są tutaj dwa rozwiązania. Pierwsze to jest takie, że ktoś wymyślił taką budkę, która jest trochę połączeniem tej i tych poprzednich, czyli w przedniej swojej ściance ma dwa takie podłużne otwory, trochę jak w budce dla jeżyka, tylko one są, w budce dla jeżyka są poziomo, a tutaj są pionowo i to są dwa obok siebie takie otwory i dalej znajduje się taki drewniany klin. I za tym klinem dopiero jest miejsce, gdzie znajduje się przestrzeń na gniazdo. Jeżeli kuna będzie chciała włożyć tam łapę, to oczywiście włoży, tylko że zatrzyma je się na tym klinie i dalej już nie sięgnie tych piskląt. Więc to jest pierwsze zabezpieczenie, czyli taka troszeczkę zmodyfikowana wersja tej budki typu P. A jeżeli ktoś ma taką budkę, albo na przykład chce stworzyć koniecznie, to uwaga, jest jeszcze taki pomysł. Proponuję, żeby tą budkę w pewnej odległości obić e, po prostu kratką, e, taką siatką. E, w taki sposób, że drapieżnik, e, żeby nie miał dostępu do, do piskąt, ale żeby ptak mógł swobodnie przechodzić do środka. I to nam w zupełności wystarczy i to nam to spowoduje, że właśnie nasze ptaki będą bezpieczne i nic im się nie stanie i bez problemu wyprowadzą lęgi. Także proszę o tym pamiętać. Ta budka typu P jest rzeczywiście można ją stosować, ale po pewnych modyfikacjach, bo tak tutaj to w zasadzie moim zdaniem jest pewną pułapką dla ptaków, bo ptaki się tam zalęgną i zaraz po prostu zostaną lęgi zniszczone przez jakieś drapieżniki. I jest jeszcze jeden typ budek, bardzo specyficzna, taka, taka trójkątna. I ona właśnie wiem, że też spotkałem się z tym, że ona nosi ten nazwę, ten symbol C. I ona jest dla pełzaczy. Pełzacze to są takie małe ptaki, które trochę przypominają dzięcioły. Bardzo często mają takie, one są, są pełzacze leśne i ogrodowe i one mają barwy maskujące jak kora. Czasami je ciężko dostrzec. I one właśnie budują gniazda w takich załamaniach kory. Jak gdzieś tam gdzieś tam kora załamuje, gdzieś, tam, gdzieś jest wyrwany kawałek drewna na drzewie, na przykład takim już martwym, to one właśnie tam sobie wejdą. I to jest taki właśnie ukłon w stronę pełzaczy, żeby właśnie nie zaprosić i tak właśnie to jest taka płaska budka przylegająca do drzewa, ale właśnie jest tutaj widoczny taki mały otworek i on sobie może wejść i czuć się troszeczkę tak, jak byłaby właśnie taka wyrwa właśnie w drzewie. Także to jest taka specyficzna konstrukcja, rzadko spotykana bardzo. Ja szczerze mówiąc też nie za bardzo widziałem i nie za bardzo słyszałem, żeby się tam pełzaczelęgły, lęgły, ale wiem, że na pewno inne ptaki z pewnością skorzystają, więc sądzę, że jak ktoś będzie chciał coś takiego powiesić, to, to pewnie kiedyś się doczeka na te ptaki. Kiedyś ptaki tutaj będą, może niekoniecznie pełzacze, a mogą się pojawić nawet i inne zwierzęta, o których za chwilę będę opowiadał. A tymi innymi zwierzętami mogą być na przykład nietoperze, chociaż nie wiem, czy akurat w budce tej poprzedniej, którą pokazywałem dla pełzaczy, tam akurat czy chętnie wejdą nietoperze. Aczkolwiek różnie to w przyrodzie bywa. Różne zwierzęta. Różne sobie rzeczy upatrują za ciekawe, i tam po prostu za, zaczynają, nie wiem, mieszkać czy zimować. Są, co, jest coś takiego, jak tutaj widzimy, to jest schron dla nietoperzy. Tak to się nazywa, to już nie budka schron dla nietoperzy. I ten schron dla nietoperzy wygląda, tak wygląda na drzewie, czyli nie ma tego na środku, tego centralnego otworu, wejście jest od dołu, od spodu, a już pokażę, proszę bardzo, tak to wygląda jeszcze raz tutaj na zbliżeniu. Państwo widzą, czyli mamy taką budkę, gdzie przednia ścianka jest bez tego okrągłego otworu, a jak się wyjmie, to jest jeszcze taka taka właśnie e, pod skosem deseczka e, i tam właśnie mogą się również lęgnąć e, znaczy lęgnąć, no w zasadzie wykorzy wykorzystywać do e, o to też jak tutaj właśnie było powiedziane, taka porodówka dla nietoperzy, ale może to być też schron dla nietoperzy, mogą się tam chronić w okresie na przykład tym jesiennym, zimowym, e, także przed tymi niekorzystnymi warunkami. E, także to to jest też właśnie taka pomoc dla nietoperzy. Ale oczywiście to jeszcze nie wszystko, bo mogą się też pojawiać inne owady, inne, przepraszam, zwierzęta. Już powiedziałem owady. Właśnie, to będę o owadach mówił. Ale mogą też się pojawiać. Na przykład wiewiórki w takich budkach lęgowych. Proszę zwrócić uwagę na tą budkę, którą teraz prezentuję. To jest też ciekawa opcja, bo jeżeli ktoś na przykład nie chce budować całej, całej budki, to można zrobić coś takiego, że znajdujemy albo sami drążymy ale to jest karkołomne zadanie. Ale jeżeli byśmy znaleźli pień, który jest w środku pusty, wycinamy jego fragment, od dołu zabijamy. Yy, taki yy, tworzymy taką podłogę. Od góry tworzymy daszek, wywiercamy otwór i w bardzo szybki sposób, nawet niekoniecznie tam gdzieś szlifujemy, drążymy, tak jak jest. Oczywiście wiadomo, tam musi być sporo przestrzeni, no mniej więcej, prawda, tyle, wszystko zależy na jakiego ptaka, ale mniej więcej tyle musi być tej przestrzeni, żeby tam ptak mógł się zmieścić. Jeżeli taki pień znajdziemy i zaadoptujemy na. Budkę lęgową, to on też się nada i będzie też fantastycznie pełnił swoją rolę, i do tego też zachęcam. Także myślę, że warto też coś takiego stosować. A to jest też bardzo, bardzo naturalne. To jest myślę, że jeszcze bardziej naturalny sposób na zachęcenie ptaków do, do zagnieżdżenia się tam niż właśnie w budce lęgowej, która jest faktycznie surowca naturalnego z drewna, ale jednak jest to już w pewien sposób to drewno przetworzone. No dobrze, ale jeszcze proszę pamiętać o tym. Tutaj właśnie po prawej zrobiłem takie zdjęcie, bo znalazłem taką budkę, gdzie pojawiły się szerszenie. Bo owady też bardzo lubią te budki lęgowe, też się tam potrafią zagnieździć, więc proszę czasami być ostrożnym, jeżeli zaglądamy do takiej budki to to proszę zwracać na to uwagę, czy tam na przykład nie wlatują uwady. Ja na przykład znam teraz właśnie taką jedną budkę, gdzie zalęgły się, znaczy zalęgły, to, to ciężko powiedzieć zalęgły, zagnieździły, może bardziej lepsze te słowo, zagnieździły się pszczoły. I tam często przylatywał dzięcioł zielony, i te pszczoły chyba wyjadał, więc nie wiem, jak one przeżyły zimę i czy w ogóle przeżyły. Mam nadzieję, że tak i mam zamiar już niedługo otworzyć tą budkę i znaczy może sprawdzić w ogóle, czy te pszczoły tam przeżyły. Jestem bardzo ciekawy, bo tam faktycznie była cała pszczela rodzina. Tu po prawej widzimy szerszenie, to była budka dla ptaków, a po lewej stronie mamy budkę, Specjalnie dedykowaną dla owadów. To na przykład może być budka dla szerszeni. No nie wiem, czy ktoś z Państwa będzie chciał akurat zachęcać szerszenie, żeby się w jego to okolicy zagnieździły, ale proszę mi wierzyć, że czasami właśnie też można w taki sposób wspierać owady, na przykład też i osy też chętnie się zagnieżdżą. Z tym, że proszę pamiętać o tym, że są też jeszcze budki dla, znaczy budki, domki dla owadów, ale to jest zupełnie coś innego, to już jest inny temat, nie chcę tutaj wchodzić na ten na temat. Na ten Temat nie chcę tu już go rozwijać, ale to już jest zupełnie coś innego. Więc tutaj mamy przede wszystkim, właśnie to jest budka, to służy owadom społecznym, żyjącym społecznie, czyli właśnie osy, pszczoły, szerszenie mogą to zagnieździć. No i tutaj, właśnie po prawej stronie, to widzimy fotografię to była zwykła budka dla, dla ptaków to chyba był typ A, jeżeli się nie mylę i właśnie pojawiły się tam szerszenie taka niewielka rodzina szerszeni. No dobrze, to chyba będzie tyle. Aha, jeszcze powiem tylko, że w tych budkach dla ptaków mogą się gnieździć również i gryzonie na przykład. Często też korzystają, wchodzą. Także różne zwierzęta naprawdę mogą korzystać z tych budowli, nie tylko, nie tylko ptaki to proszę, proszę o tym też pamiętać. I możemy też, zresztą specjalne budki dla na przykład wiewiórek też są, także, no ale mówię, o tym nie chcę teraz jakby już tutaj się na ten temat za bardzo rozwodzić. Dobrze, to teraz jeszcze pytanie, które na pewno większość osób ma gdzieś tam w głowie. Jak, gdzie i kiedy wywiesić taką budkę, żeby było dobrze, żeby taką pomóc, a nie przeszkodzić? Więc uwaga, jak powiesić, to zaraz powiem. Mm, gdzie? Może zacznę od tego najpierw gdzie? najlepiej gdzieś blisko własnego miejsca życia, czyli na przykład właśnie jak to jest ogród, mamy ogródek, nawet malutki, to możemy w ogródku. Jeżeli wieszamy budkę, na przykład mamy las i możemy w lesie jak najbardziej, oczywiście, że tak. W różnych miejscach naprawdę te budki można wywiesić. Jest pełna tutaj dowolność. Oczywiście wiadomo, no nie możemy sobie pójść do parku, prawda, tylko no, musielibyśmy mieć zgodę na wywieszenie takiej budki. widziałem też kątem oka, że ktoś zapytał tak, jak to jest z budkami lęgowymi montowanymi, na przykład na bloku czy balkonie, potrzebne jest jakieś pozwolenie. Zależy, gdzie, no bo wiadomo, jak chcemy gdzieś tam na elewacji, prawda, no to raczej będziemy potrzebowali taką zgodę, nie wiem, administracji, na przykład, konserwatora, no, kto, tam, kto tam będzie odpowiadał za to. Natomiast więc. Proszę tutaj może jakieś tam samowolki nie uprawiać, ale odnośnie balkonów, z tego co wiem, to raczej e, ni, znaczy nic mi nie wiadomo, żeby nie można było czegoś takiego zrobić, e, a jeszcze jak się to zrobi na przykład bezinwazyjnie, że nie będzie się wierciło w murze, prawda, żeby na przykład na kołki zakołkować taką budkę, bo oczywiście budkę od razu powiem, można jak najbardziej na ścianach wieszać. To nie jest tak, że tylko na, i na drzewach wieszamy. Można, niektórzy też na, i na płotach wieszają, w różne są miejsca. Najlepsze oczywiście jest z drzewo, najbardziej naturalny sposób, ale jeżeli to zrobimy na, na, na dom, na w elewacji domu, to również jak najbardziej można tylko właśnie postarajmy się może zrobić to w sposób taki nieinwazyjny, prawda, żeby... Żeby jakoś za bardzo nie niszczyć, nie niszczyć ściany budynku. Proszę pamiętać o tym, że na przykład czasami obejmuje taki budynek gwarancja, jeżeli to jest nowy. Więc jak zniszczymy, to nie będziemy mieli no, nie, nie będzie gwarancji, prawda, na, na, na taki źródł na taki wykonawcy, na, taki, na taką ścianę mur, czy cokolwiek innego. Także proszę, na to, pa, proszę o tym pamiętać. Więc z tego co wiem, to mówię. Na balkonie wydaje mi się, że spokojnie można tutaj wywiesić taką, taką budkę. No jeszcze zależy, jaka to będzie, prawda? Budka. Dobrze, czyli gdzie? Wszędzie tam, gdzie na swojej posesji, w swoim, na swoim miejscu, którym zarządzamy, możemy wywiesić taką budkę. I teraz tak, powiedziałem gdzie, i teraz powiem z kolei kiedy, i na końcu jak. Więc. Kiedy powiesić taką budkę, którą mamy zrobioną? Uwaga, odpowiedź jest przez cały rok. Nie ma tutaj konkretnego terminu. Nie ma tutaj czegoś takiego, że mamy na przykład teraz wiosnę, zbliża się wiosna, e, ptaki będą się lęgły, no to wywieszamy teraz budkę. Ja na początku powiedziałem, że to jest najlepszy moment, żeby teraz jeszcze wywiesić, bo ptaki może zdążą się przyzwyczaić, że ta budka jest, może poznają, że rozpoznają, że to jest budka nowa yy, i... I się tam po prostu zalęgną, tak? Chodzi mi o to, żeby po prostu ktoś chce szybko uzyskać efekt i oglądać ptaki, które się tam zalęgły. To jasne, zróbmy to jak najszybciej, ale jeżeli ktoś chce powiesić w lipcu, czy w listopadzie, czy w grudniu bo nie wiem, pod, choinką dostał, pod choinkę dostał budkę i chce ją wywiesić. Można to zrobić, jakby przez cały rok wieszamy, bo ptaki, nawet jeżeli ich, jej nie zalęgną, to będą się przyzwyczajały i najprawdopodobniej w przyszłym roku zalęgną taką budkę. Także Tutaj nie ma akurat jakichś sztywnych ram. Przez cały rok można wieszać te budki lęgowe i naprawdę nic się nikomu nie stanie. A nawet jak, jeżeli powiesimy przed zimą, to ptaki być może będą w niej zimowały, bo zdarzają się takie przypadki. Ja wiele razy obserwowałem, że ptaki zimą właśnie wchodzą do tych budek po to, żeby tam przez chwilę posiedzieć i po prostu zwyczajnie odpocząć czy przetrwać mroźną noc na przykład. I teraz uwaga, jak powiesić. To jest dosyć istotne. Zaczniemy od tego, w którym kierunku. No Mówi się, że otwór wlotowy powinien być na wschód albo na południowy wschód. Dlaczego na wschód? To trochę tak jak z pszczołami, bo wschodzące słońce będzie budziło, czy budziło, ogrzewało już od samego ranka, ranki wiadomo, wiosenne mogą być zimne, jeszcze z przymrozkami, i wschodzące słońce, które coraz będzie, będzie częściej operowało. Będzie oświetlało, to oczywiście jeżeli to nie jest bardzo ocieniona ta, 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 ta budka, nie jest w jakimś miejscu bardzo zacienionym, to właśnie e, będzie ogrzewała te, tą budkę, ogrzewała te pisklęta, które się w środku znajdują, a to będzie jak najbardziej, jak najbardziej pożądane. Natomiast proszę pamiętać też o tym, że budka nie powinna być na bardzo e, wyeksponowanym miejscu, tak żeby by padały na nią bardzo mocno promienie słoneczne, no bo na przykład w takim czerwcu to się ptaki i po prostu no zagotują tam. Także też dobrze, żeby to było miejsce jakieś ocienione. Jeszcze pytanie, właśnie dopowiadając jeszcze, gdzie? No to niektórzy na przykład też mają taki pomysł, że na przykład przy altanco ogrodowej, gdzieś na tarasie. Tak, ale pod warunkiem, że my tam często czasu nie spędzamy, bo jeżeli jesteśmy tam codziennie i siedzimy tam bardzo długo, to ptaki będą się bardzo krępowały. Będą się czasami karmiące ptaki, będą się czasami bały podlecieć, żeby dać młodym coś do jedzenia. Będą latały, podlatywały do otworu, odlatywały, bo będą niepewnie się czuły. W związku z tym proszę o tym. Pamiętać, żeby to było też miejsce, na które ptaki, gdzie ptaki będą się czuły w miarę swobodnie, kiedy my nie będziemy wywierali jakiejś presji na to miejsce. Także proszę o tym pamiętać. No dobrze. Tu już się pojawia pytanie też, jak gęsto wieszać, więc może też od razu powiem. Nie można robić takich zagęszczeń jak w przypadku na przykład jeżyka, no bo jeżyki się celowo w tak kolonijnie wiesza te budki dla nich, bo one kolonijnie gniazdują. Natomiast takie ptaki są terytorialne, więc odstęp, odstęp między jedną a drugą budką to niech będzie te 20 metrów. 20 metrów i następna budka, żeby one nie były co 5 metrów, bo wtedy te ptaki będą ze sobą konkurowały i to będzie raczej więcej szkody niż pożytku, żeby też nie, za, nie zagęścić tych budek. Dobrze, kąt nachylenia. Aha, jeszcze tylko odnośnie tego otworu. To często się też mówi tak, że no z tych kierunków najrzadziej wieją wiatry, najrzadziej pada, zacina deszcz, w związku z tym jest najbezpieczniej. Tak, zgadza się, ale to ma zastosowanie głównie w miejscach takich raczej, gdzie jest, które są przewiewne, prawda? Ale jeżeli mamy miejsce na przykład gdzieś właśnie w lesie, czy... Gdzieś właśnie między krzakami, gdzie tak właśnie w zasadzie ta budka jest w miarę dobrze osłonięta, co też ma znaczenie, bo na przykład jest osłonięta przed drapieżnikami, to dodatkowy aspekt. Ale właśnie, jeżeli jest otoczona różnymi jakimiś krzywami, drzewami i tak dalej, to wtedy na pewno te wiatry i deszcze takiej krzywdy tam nie wyrządzą tym tym pisklętom. i uwaga kąt na pochylenia kąt nachylenia tej budki więc tak jeżeli to mamy ściankę budki to można ją powiesić jak najbardziej tak można też powiesić w ten sposób tak, że wylot jest skierowany delikatnie w stronę ziemi ale nie wieszamy na pewno tak dlaczego ponieważ to tylko może spowodować że deszcz łatwiej się będzie tam dostawał na przykład jeżeli nie mamy wystającego daszka tak jak tutaj chociaż preferowany jest taki daszek wystający prawda poza ściankę żeby jednak woda ściekała, żeby nie wlatywała do środka. Ale jeżeli powiesimy w ten sposób, to tylko ułatwiamy właśnie, że ta woda będzie tam ściekała, czy deszcz właśnie będzie tam zacinał. Także tak nie, a już absolutnie nie wieszamy tak, bo niektórzy też mają takie pomysły, żeby w ten sposób, bo ptakom będzie łatwiej tam wlatywać. Jeżeli tak wywiesimy, to raczej mała szansa, że tam ptaki się zagnieżdżą, a większa szansa, że jakieś owady tam będą się gnieździły. Na przykład osy będą chętnie, czy tam szerszenie właśnie, czy czy, czy, czy właśnie pszczoły chętnie się zagnieżą? Czyli proszę pamiętać, pionowo albo delikatnie, właśnie tak pochylona. To jest dobre ustawienie. I jeszcze ważna rzecz, wysokość. Yy, więc nie trzeba wchodzić w korony drzew, się wspinać wysoko, żeby założyć, bo przecież ptaki tam zakładają gniazda. Jasne, że tak, ale jeżeli zawiesimy budkę na wysokości 1,5 metra. To, to jest jak najbardziej wystarczające. Bo półtora metra bogatka przyleci. Więcej 2 metry, jasne, że tak. Ale proszę zwrócić uwagę, że półtora metra to jest tyle, co każdy z nas może sięgnąć. tak? Dorosły człowiek sięga spokojnie na wysokość półtora metra, nawet jak podniesie ręce, to gdzieś tam na 2 metry sięgnie. Tam, gdzie nam ręce pozwalają sięgnąć, po prostu przybijamy taką budkę i tyle. No ale dlaczego ja tutaj piszę, że te 3-4 metry? Bo uwaga, zdarza się, że jeżeli mamy własną posesję, to jasne, i my tylko tam przebywamy, to jasne, półtora metra wystarczy, ale jeżeli mamy las, na przykład do którego mogą wchodzić inne osoby, albo w lasach państwowych, czy w lasach też miejskich, dlaczego się wiesza dużo wyżej? No z prostej przyczyny. Ja już od dawien dawna się przekonałem, że wszystko, co zostaje w lesie i co mm, może być może się komuś przydać do czegokolwiek, to się na pewno przyda i na pewno po prostu z tego lasu wyjdzie. W związku z tym taka niestety też chyba polska mentalność. E tutaj taka mała dygresja, nawet uwaga potrafią znikać są takie czasami w rowach melioracyjnych takie deseczki zaporowe, pognite, y często śmierdzące do, nikomu, ni do niczego, nikomu niepotrzebne. Też giną, też giną, ludzie też to zabierają. Także wszystko z lasu po prostu ginie, bardzo często. I niestety, żeby taka budka po prostu nam e, nie zniknęła, to wiesza się ją specjalnie wyżej. A jeszcze wiesza się na tych na przykład 4 metrach, dlatego że czasami ludzie są e, na tyle. E, chcą. Nie wiem w sumie z ciekawości, czy może ze złośliwości, biorą kijek i na przykład uderzają w tą budkę. Niepotrzebnie, zupełnie niepokoją ptaki. Więc, żeby tego, żeby to się nie zdarzało, żeby chociaż utrudnić ludziom, bo wiadomo, że jak ktoś będzie chciał, nie wiem, rzucić kamieniem, to rzuci, prawda, zrzucić tą budkę, to też rzuci, ale żeby chociaż utrudnić tym ludziom dostęp do tej budki, to właśnie wiesza się tak wysoko. Ale naprawdę, półtora metra to jest wysokość wystarczająca. Tyle, jeżeli chodzi o wieszanie. Jak będą pytania, to oczywiście proszę, proszę pytać, bo może o czymś zapomniałem, nie wszystko powiedziałem, może coś, ktoś chce jeszcze zapytać, to proszę śmiało, bo ja po to jestem, żeby właśnie te wszystkie wątpliwości rozwiewać. I uwaga, teraz bardzo ważny rozdział naszego wykładu, czyli jakich błędów nie popełniać, bo tak się składa, że przy wieszaniu budek można mnóstwo i w ogóle przy budowaniu takich budek można mnóstwo błędów popełnić i tylko ptakom wyrządzić szkodę. I nie będzie to żadnego pożytku dla ptaków, a wręcz będzie to czasami dla nich śmiertelną pułapką. Więc uwaga, czego nie robimy? Tutaj lista takich najpopularniejszych błędów. I zaczniemy sobie od takiej pięknej budki, która to wisi sobie na drzewie, pewnie wisi dosyć wysoko. I dlaczego ona jest? Ma taki piękny patyczek, bardzo ładny otwór, nawet ma, proszę zwrócić uwagę, kominek pomalowana. Wszystko pięknie. Dlaczego ja ją pokazuję, że jest błędna? O, otóż, uwaga, tu zostały popełnione dwa bardzo ważne błędy, e, i które wręcz e, sta, e, czynią tą budkę po prostu niebezpieczną dla ptaków. Dlatego nie warto nawet takiej budki wieszać. Po pierwsze, otwór jest dosyć duży, e, i ptaki, które by tam miały wejść, to mają zbyt mało miejsca, żeby tam to gniazdo zbudować, ale to jest akurat najmniejszy problem. To ten otwór, znaczy przede wszystkim to nawet nie chodzi o otwór, tylko ta budka jest za płytka. ona powinna być dużo, dużo głębsza, i otwór powinien być zdecydowanie wyżej umiejscowiony, ponieważ właśnie chodzi o te nieszczęsne kuny, inne, innych drapieżników. Chodzi o to, żeby tam nie włożyły tej łapy, czy dzioba, i żeby nie dosięgnęły piską. Tutaj jest to absolutnie możliwe. A ten patyczek. Nie wiem dlaczego ten patyczek tu się znalazł i to jest bardzo często popełniany błąd, bo przecież ptaszek musi usiąść przed, przed budką i na przykład zacząć śpiewać, prawda? Otóż nie, on już nie musi śpiewać, on już ma rodzinę, on już ma swoją, no w cudzysłowie, żonę, tak, więc on już nie musi nikogo zachęcać, żeby, żeby tam przyleciał i tak dalej. Jemu właśnie chodzi o to, żeby tam było w miarę bezpiecznie, żeby tam drapieżników nie było, a taki patyczek właśnie tylko zachęca tych drapieżników, bo taka sroka czy kuna może się zawiesić na tym patyczku, usiąść i grzebać sobie w tej budce do, do, do momentu, kiedy nie. Wygrzebie jaj czy piską. Także proszę pamiętać o tym, że patyczki absolutnie nie. Ja pamiętam, że kiedyś się ja oglądałem Reksia, i w Reksiu właśnie też oczywiście był taki motyw z tą budką lęgową i też właśnie był ten patyczek. Może być, może właśnie z bajek się to wzięło, że ten ptaszek siada, i tam właśnie w tej bajce też było, że ten ptaszek usiadł na, na, na tym patyczku i śpiewał. I może, właśnie, nie wiem, może bajki tutaj mają taki wpływ, że my właśnie tworzymy takie konstrukcje, które są dla ptaków niebezpieczne. Więc proszę pamiętać, żeby absolutnie nie, nie montować tych patyczków. Druga sprawa, proszę zwrócić uwagę, ja nie chodzi tutaj w ogóle, bo widać, ptaki się zainteresowały, są sikorki, wszystko fantastycznie. Ale po co ptakom? Tu nie chodzi mi w ogóle o kształt, bo kształt może sobie nawet taki być, takiej budki. I proszę zwrócić uwagę, jest na ścianie. Chodzi o umiejscowienie otworu. Dlaczego? Po co ptakom ta ogromna przestrzeń nad otworem? Nie lepiej, żeby ptaki miały bezpieczniej i po prostu ten otwór przesunąć do góry? Dużo lepiej. Więc proszę o tym pamiętać. Otwór nie centralnie, ale gdzieś na górze, ku górnej krawędzi go kierujemy. Tam, tam wywiercamy. Kolejna sprawa, mamy taką ładną budkę i tutaj też w zasadzie dwa zostały błędy popełnione, bo tak. Po pierwsze, to nie wiem dlaczego, ale są taki, jest taka konstrukcja takich budek, kiedy daszek jest skierowany do tyłu. Jeżeli to, ona akurat wisi mm, gdzieś tam wysoko, w zasadzie to właśnie trzy błędy są popełnione, bo raz, że ten daszek, właśnie, spływa woda, i jeżeli on by był gdzieś na drzewie, ta, 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 ta budka byłaby gdzieś na drzewie, to spływa woda na tylną ściankę i zamaka niepotrzebnie. Niech spada, no, przez przednią ściankę, tak? I gdzieś tam na ziemię skapuje, a nie na drzewo, prawda? To jest jedna sprawa. Druga sprawa to otwór. Jest centralnie, e, centralnie e, umiejscowiony, zupełnie niepotrzebnie. E, trzecia sprawa to tam wręcz taki tarasik, zupełnie niepotrzebny. Ptaki sobie bez tego dają radę. Ten patyczek, ten tarasik jest niepotrzebny. I jeszcze przy okazji czwarty błąd. Ta budka jest strasznie wysoko powieszona, jest zupełnie nieosłonięta od słońca. Ptaki się tam w upalny dzień po prostu ugotują. Także to też nie jest zbyt dobre, kolejna sprawa. Mamy tutaj, tu akurat od razu powiem, nie został popełniony żaden błąd. Tu akurat jest wszystko w porządku, chociaż wydaje mi się, że tu wejście, znaczy, jakby. Możliwość spoglądania do tej budki jest przez daszek. Lepiej, żeby się przednia ścianka otwierała niż żeby się otwierał daszek, ale wiem, że niektórzy robią tak, że właśnie przez ten daszek się jest wgląd do tej budki. A dlaczego jest ten wgląd, to też powiem, bo to jest dosyć istotne. Czasami ja tutaj chciałem bardziej pokazać tą budkę jako wzór, że jeżeli otoczymy daszek budki, czy to ten dwuspadzisty, czy jednospadzisty, otoczymy papą. Czy na przykład kawałkiem jakiejś gumy wodoodpornej, to bardzo mocno nam wzrasta trwałość tej budki. Ona będzie przez wiele, wiele lat mogła być użytkowana przez ptaki, przez 10 albo nawet i więcej. Więc warto to zrobić. Jak ktoś ma właśnie kawałek papy do zużycia, to można właśnie ją wykorzystać do takich. Do takiego celu, kolejna sprawa. Tutaj mamy takie dwie, takie dwie fotografie. To akurat też jest pokazane nie błąd, a właśnie rzecz, którą warto zrobić. Uwaga, przed wejściem, to jest wewnętrzna ścianka tutaj, lewe zdjęcie. I tutaj na tym lewym zdjęciu widzimy, że. Mamy taki klin i ten klin ma utrudnić znowu tej kunie czy innym drapieżnikom dostanie się tam do gniazda, czyli znowu kuna ma dalszą drogę do przebycia, żeby dostać się do tych piskląt, więc to też warto stosować, takie utrudnienie. A czasami stosuje się, proszę zwrócić uwagę, po wewnętrznych, na wewnętrznych ściankach tej budki stosuje się takie małe beleczki. Do czego? Żeby Ułatwić ptakom wdrapywanie się, kiedy będą wychodziły po raz pierwszy z tej budki. Czy to jest konieczne? Z tego co widzę i sam obserwuję, nie jest konieczne, bo ptaki, nawet jeżeli tego nie ma, też wyjdą, bo one przecież już zaczynają powoli, powoli latać. Więc one sobie potruną do tego otworka i z tego otworu po prostu wylecą już na świat, postawią te pierwsze kroki. Więc te baleczki to jest. W niczym to nie przeszkadza, można to zrobić, ale, yy, ale nie są konieczne. Yy, może tak. Natomiast ten klin tutaj to jest bardzo dobra rzecz i do tego zachęcam, to warto zrobić, bo to rzeczywiście też utrudnia tym drapieżnikom. Yy, kolejna sprawa: yy, to właśnie tutaj, proszę zwrócić uwagę tu jest też patyczek. Te, też ten nieszczęsny. Proszę zobaczyć, jaki duży. Tutaj spokojnie kuna to by sobie kuny są bardzo sprytne do tego stopnia, że czasami kuna nawet potrafi się zaczepić jedną łapą za daszek, a drugą tam właśnie grzebać w tym tam w środku. Więc proszę zwrócić uwagę na to, żeby tego właśnie nie robić. Te, 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 te patyczki absolutnie ucinamy, czy tam nawet nie wiem, urywamy, wykręcamy, cokolwiek, ale usuwamy. Je. Nie, nie tworzymy tego. One są zupełnie niepotrzebne. Natomiast Proszę zwrócić uwagę, że tutaj doszło do pewnego takiego zaniedbania, bo tu zaraz przy wlocie wy, wystaje gwóźdź. No też nie powinno tak być, bo ptak może zahaczyć, może się skaleczyć, może się zranić. Niepotrzebnie. Chcemy taką pomóc nie przeszkodzić. Też zwracamy uwagę na taką rzecz. Niektórzy na przykład szlifują ten otwór wlotowy. Można to robić, nie jest to konieczne, przecież w dziuplach naturalnych też w zasadzie no, wnętrze budki, czy nawet sam wlot są szorstkie. W związku z tym no, nie, nie musimy tego robić, tak? ale z kolei pamiętajmy o tym, że na przykład jak zabezpieczamy ten wlot blachą, żeby dzięcioł nie rozkłuł. <laughs> To e, warto właśnie papierem ściernym czy na przykład pilnikiem wygładzić te krawędzie, żeby nie były ostre, żeby ptaki się właśnie nie raniły. Co innego drewno, co innego blacha. Blacha dużo, dużo twardsza, dużo gorszy materiał może, mm, może po prostu stwarzać dla, ptakom, dla ptaków takie niewielkie zagrożenie, więc zwracajmy na to uwagę. Kolejny błąd. E, jeżeli chodzi o montaż budki, to tutaj jeszcze dopowiem taką jedną. Ciekawostkę, że warto zawieszać budki na cztery gwoździe. Jeżeli chodzi o gwoździe, to najlepiej stosować ocynkowane albo aluminiowe, to są takie najlepsze. Natomiast jeżeli chodzi o samą, sam montaż budki, jak już zastosujemy wszystkie te rady, o których mówiłem wcześniej, jak i gdzie wieszać budkę, to uwaga, można zrobić tak i to jest najlepsze rozwiązanie. Wieszamy, dwa gwoździe kierujemy do tej listwy montażowej, do górnego otworu i do dolnego otworu. I uwaga, pierwszy gwóźdź bijamy do końca, tak, żeby ta budka się dobrze trzymała. Drugi gwóźdź bijamy też do końca. Tutaj uwaga, preferowane są bardziej gwoździe aniżeli wkręty. Proszę o tym pamiętać, a w ogóle najlepsza metoda, bezinwazyjna, to jest taki linka albo drut dookoła drzewa, ale to też jest pewien, pewnego rodzaju zagrożenie. Zaraz o tym powiem. I co z tymi gwoździami? Pierwszy gwóźdź dobijamy do końca, drugi dobijamy, ale zostawiamy kilka centymetrów taki niedobity. Dlaczego? Bo drzewo przecież się rozrasta. Więc jak drzewo się będzie rozrastało, to stanie się coś takiego, co się stało właśnie tutaj. Po prostu drzewo, zwiększając swoją, swój obwód, wypchnie z tego gwoździa budkę i budka będzie albo właśnie w takim stanie jak tutaj, albo spadnie nam w ogóle na ziemię. Więc proszę o tym pamiętać i po kilku latach, kiedy właśnie drzewo zwiększy swój obwód, swoje rozmiary, dobijamy ten drugi gwóźdź, albo nawet nie trzeba dobijać, bo właśnie on, drzewo samo po prostu to rozepchnie całą tą budkę, ona podejdzie właśnie pod sam całą główkę tego gwoździa. I to samo robimy na dole i to samo robimy na górze. Dlaczego dlaczego nie warto stosować, to znaczy warto, ale należy to co roku kontrolować, bo niektórzy na przykład stosują sznurek albo linkę, albo jakiś nie wiem, łańcuch, no różne są metody. Można to robić i to jest metoda bezinwazyjna, ale proszę pamiętać o tym, że właśnie z racji tego, że to jest może być to na przykład ktoś ścisło gdzieś tam za, 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 zaczepi ten drut i drzewo zwiększając swoje rozmiary będzie się wrzynało w ten drut. I, I to też nie jest dobre. Dla drzewa, a potem na przykład dla tych, którzy dla traków w tartaku, które będą przerabiały na przykład to, to drzewo. Więc leśnicy właśnie często są tutaj wyczuleni na tym punkcie, bo no przez to są później problemy, prawda? Że taki gwóźdź gdzieś tam zostaje. No i później są reklamacje drewna, bo właśnie tartaki reklamują, prawda? Że mają, mają właśnie takie kawałki metalu. Które tępią piły. Więc można stosować właśnie takie opaski, tylko trzeba je luzować co roku. Najlepiej co roku po prostu je luzować i tyle. Są różne metody. Proszę pamiętać o tym, żeby właśnie no, stosować to, co przed chwilą powiedziałem. To, 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 jest, to jest takie najlepsze sprawdzony sposób. I uwaga, są też różnego rodzaju budki, kiedy na przykład mamy przednią ściankę taką przekręcaną. Można to stosować, aczkolwiek mi się wydaje, że najlepszy sposób to jest to, co zaproponował Sokołowski, czyli właśnie taka budka, którą tutaj wygląda na prawym zdjęciu, pokazuje właśnie jak to, jak to wygląda. Czyli do głównej ścianki jest przyczepiona jeszcze taka dodatkowa, o mniej więcej w ten sposób, tak delikatnie przesunięta względem tej tej głównej ścianki. I on się wkłada. Także hop, tak trzeba ją zaklinować i ją się wbija do samego końca u podstawy i tam jest taki gwóźdź. Gwóźdź się przekręca i ona jest zablokowana i żaden żaden zwierzak nic się tam nie dostanie. O ile nie zniszczy takiej budki, prawda? Natomiast niektórzy robią też tak, że na wkręty przykręcają przednią ściankę. Można tak robić. Ja na przykład kiedyś też tak robiłem, ale uwaga, jeżeli sami korzystamy z tej budki, jeżeli wiemy, że ktoś inny będzie jeszcze korzystał z tej budki, to lepiej tego nie robić, bo nie każdy ma ze sobą wkrętarkę, czy chociażby nawet śrubokręt, żeby właśnie dostać się do takiej, do takiej budki. Więc proszę o tym pamiętać. Najlepszy to jest właśnie to, to sprawdzone, sprawdzona metoda Jana Sokołowskiego, także warto to stosować. Dobrze, kolejna sprawa jest taka, że mamy budki wieszane dla ozdoby. Pięknie wyglądające, pomalowane, ładnie to wygląda. Tylko problem w tym, że one nie pełnią żadnej funkcji. One tak dyndają się na wietrze, są kolorowe, w związku z tym ściągają na siebie drapieżników, przykuwają wzrok drapieżników. Często mają. Bez sensu, zupełnie umiejscowione otwory. Zobaczmy na przykład na tą żółtą budkę, która wisi niżej. Ta niżej powieszona żółta budka. Ona ma w ogóle otwór jakiś, jakiś od dołu, w ogóle zupełnie niepotrzebnie. Tutaj ta, ta żółta druga, czy tam ta niebieska pod nią, ma w ogóle jakieś serduszko. Ta żółta też ma jakieś takie dziwne kształty. No, te takie budki. Po, no niestety, ale są po prostu większym zagrożeniem dla, dla ptaków niż, niż, niż pożytkiem. Więc proszę o tym pamiętać, na to zwracać uwagę i raczej czegoś takiego nie, 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 nie stosować, no bo bardziej to szkodzi ptakom niż pomaga. To zdjęcie już kiedyś pokazywałem. Niektórzy na przykład wiercą dwa takie otwory, na biało malują. Jasne, może coś takiego być, ale zaznaczam, tylko i wyłącznie jako ozdoba. To ptakom w żaden sposób nie będzie służyło do celów rozrodczych i tylko stanowi dla nich zagrożenie. Proszę czegoś takiego absolutnie nie stosować. Jeżeli chcemy tą ptaku, te, tym ptakom pomagać, chcemy przyrodę chronić, proszę, żeby stosować po prostu to, o czym mówiłem wcześniej, czyli metodę. Najlepiej tą konstrukcję sokołowskiego albo pokrewne, ale nie jakieś takie dziwnego typu wytwory, a tego jest naprawdę na rynku mnóstwo. W bardzo wielu sklepach różnych ogrodniczych, supermarketach można kupować takie dziwactwa i niestety ludzie nieświadomie kupują, wieszają i tylko przyczyniają się do ptasich tragedii. Także proszę tego nie robić. Kolejny błąd to już nad o tym wspomniałem. Proszę sobie wyobrazić, co te ptaki tam przeżywają. Już pomijam ten patyczek, tak? Dach akurat tu jest bardzo ciekawy, taki dwuspadzisty, zakrywający też wlot odpowiednio chroniący przed deszczem, ale proszę sobie wyobrazić, co tutaj się dzieje w takiej budce w połowie lipca, kiedy mamy upalny dzień od samego rana do samego wieczora, te ptaki po prostu tam się smażą. Więc dlatego mówiłem, że warto wieszać w zacienionym miejscu, nie może ocienionym zupełnie, ale żeby tam trochę cienia było, żeby słońce dochodziło, ale nie operowało przez całą dobę. To to są po prostu takie patelnie dla, dla, dla ptaków, także tego też nie, e, sto, nie, nie stosujemy. Również tutaj, piękne budeczki, prawda? Bardzo ładnie wyglądające, tylko one nie mają nic wspólnego z tym, żeby ptakom zapewnić bezpieczeństwo. Zobaczmy, ta pierwsza niebieska, podej, biała przepraszam, ta pierwsza biała, którą widzimy, ona podejrzewam, że te okienka wszystkie ma drążone, więc to jest totalny prześwit, idealne miejsce, żeby sobie podeciał jakiś drapieżnik i dzięcioł na przykład, rozkół to jeszcze bardziej, wyciągnął te pisklaki i tyle. Poza tym niektóre z tych budek się rozpadają, niektóre są strasznie małe, no bo no jeżeli wieszamy taką budeczkę, no to nawet dla tej modraszki, która jest małym ptaszkiem, no to... No, on ma strasznie mało miejsca, no to nie o to chodzi. Niech ten ptak też ma troszeczkę swobody. Niech ten ptak też czuje się w miarę bezpiecznie. Tak nie zapewnimy, w takim czymś nie zapewnimy ptakom bezpieczeństwa. Bo równie dobrze możemy, nie wiem, w kokosie otwór, otwór wywiercić i, i tam, prawda? Stworzyć ptako, ptakom miejsce do założenia gniazda. Tak, tylko że to nie ma sensu najmniejszego, to lepiej tego, czegoś takiego w ogóle nie robić. E, dobrze, to kolejna sprawa, to już o tym mówiłem, tak? Od budki do budki niech będzie 20 metrów. E, niech budka e, e, będzie, zapewnia ptakom pewną swobodę. E, tak jak mówiłem, ptaki bardzo często są właśnie terytorialne, e, na przykład sikorki właśnie. One mają swoje terytoria, fakt, że nie one są nieduże, ale zachowajmy to, żeby one miały po prostu swoje takie miejsca, swój taki azyl, żeby tam po prostu mogły się czuć swobodnie i tam, żeby się czuły takimi władcami, prawda? Że nie mają konkurencji żadnej innej. Takie wieszanie budek jest nieodpowiednie. Tego nie robimy, bo to zdecydowanie nie przynosi żadnego efektu i lepiej, dużo lepiej jest rozproszyć te budki po całym ogrodzie i wtedy to przyniesie na pewno skutek i ptaki na pewno będą z tego korzystały. Trafiłem też na przykład na takie zdjęcie, które pokazuje budkę wykonaną z aluminium. Mówiłem już troszeczkę o materiałach, że głównie to jest drewno przede wszystkim może być trocino, beton, widziałem też właśnie rurki, ale absolutnie nie stosujemy aluminium. Dlaczego? A, i w takim układzie w ogóle, że dwa otwory, znowu też patyczek. Nie tworzymy też jakichś takich dziwnych, wymyślnych konstrukcji, nie wiem, typu latarnia morska, albo piętrowy domek, itd. To jest taką zupełnie niepotrzebne. I aluminium, dlaczego nie? Kiedy będzie zimno wiadomo blacha będzie bardzo zimna jak będzie gorąco będzie temperatura jak w piekarniku więc nie róbmy tym taką też krzywdy nie wywieszajmy czegoś takiego e też e, zapomniałem powiedzieć przy okazji materiałów, o, e, znaczy mówiłem troszeczkę o sklejce, ale teraz chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na sklejkę innego różnego typu e, takie materiały drewnopochodne, na przykład płyty, prawda? Jakieś tam OSB na przykład. E, czy można to stosować do budowy? Proszę zwrócić uwagę, że ta sklejka tutaj, daszek tej sklejki już się trochę rozwarstwił. Sklejka będzie się szybciej rozwarstwiała niż, niż drewnolite aczkolwiek może być budowane, może być budowana ze sklejki na przykład, e, może być stosowana sklejka na przykład wodoodporna, jasne, że tak, ale proszę pamiętać, że trwałość takiej budki prawdopodobnie będzie jednak dużo niższa niż z litego drewna e, i niektórzy na przykład malują takie budki. E, sądzę, że, y, znaczy można generalnie pomalować, e, wiadomo jest zależy jakimi farbami, prawda, Bo na przykład, nie wiem, chlorokałczukiem, no to raczej bym nie polecał, ale na przykład już jakąś bejcą i tylko Zewnątrz. Myślę, że tak może to zabezpieczyć budkę. Możemy też nadać jakieś bardziej maskujące barwy. To na pewno też pomoże, niż zaszkodzi. Ale też proszę nie przesadzać z jakąś tam chemikalią, bo chemikaliami, bo to raczej będzie ptakom szkodziło. Tak? Stawiajmy jednak na naturę. Niektórzy też mówią, prawda, są przeciwnikami płyt OSB czy właśnie sklejki, dlatego że tam do sklejenia tych poszczególnych warstw jest są stosowana, groźna dla ptaków, chemia i tak dalej. Gdyby tak było, to podejrzewam, że w Wielkiej Brytanii już by, którzy są przodownikami, którzy są naprawdę, tam się wiesza bardzo dużo budek, bardzo dużo ptaków też się dokarmia, oni są wielkimi miłośnikami ptaków, Brytyjczycy, i myślę, że oni by yy, no, dali jakieś tu wskazówki, prawda? Że jednak nie, faktycznie, rzeczywiście to jest groźne, nie stosujmy tego. Co do płyty OSB. No, płyta OSB to jest taka y, płyta, y, która ma małą trwałość na w warunkach atmosferycznych, y, szczególnie kiedy jest wilgotno, więc ona się na pewno nam rozwarstwi i rozleci. Ja pamiętam, że kiedyś, jak byłem właśnie młody, to zbudowałem y, taką, y, y, taką budkę. I ona się dosyć szybko rozwarstwiła, ale parę lat posłużyła. Chyba dwa czy trzy lata posłużyła. Dwa to na pewno. Więc yy, no, trzeba się liczyć z tym, że taka budka będzie słabsza, będzie mało trwała. Yy, ale. Yy, no nie jest to rzecz, której absolutnie, która absolutnie, absolutnie bym wykluczył, takie na przykład jak aluminium wcześniej pokazywane, tak? Można, ale lepiej naprawdę lite drewno, czy strugane, czy nieheblofane, albo sklejka. To jest coś najlepszego. I proszę zwracać uwagę też, jeżeli budka się już zaczyna nam rozpadać. Jeżeli jest w złej kondycji, to po prostu albo ją e, restaurujemy, albo ją, jej dajemy nowe życie, albo ją poprawiamy, naprawiamy, albo po prostu ją usuwamy, tak? Wyrzucamy i koniec, bo nie ma sensu, tak? Nie ma sensu po prostu e, ptakom też właśnie stwarzać takiego zagrożenia, bo ptaki założą tam gniazdo, będzie padał deszcz, będzie całe gniazdo zalane. Bez sensu. Także z dziurami, jakieś budki takie co już się też średnio dają, dają da naprawić. Drewno przepruchniałe, one same się po prostu całe gniją, są jakieś zagrzybiałe, pasożytów na przykład nie możemy też usunąć. To jasne, jak najbardziej takie budki usuwamy. I uwaga, czasami też można napotkać takie różne ciekawe konstrukcje, które właśnie są, przypominają jakieś domki i tak dalej. Ważna sprawa. Budka lęgowa, tak jak powiedziałem na samym początku, o tutaj widać, ma być substytutem Dziupli. Ma być takim, takim czymś, co zastępuje dziuple. I jeżeli. Proszę pomyśleć w ten sposób. Budka lęgowa jest praktycznie. Bardzo łatwo, często, a jeżeli jak ma takie właśnie żywe kolory, jaskrawe na przykład, to się rzuca wręcz w oczy. Jest widoczna dla drapieżników. A proszę zwrócić uwagę, jak jest z dziuplą. Dziupla, często idziemy przez las i nawet nie widzimy w ogóle, że dziupla gdzieś jest, bo, jej nie, bo one są niewidoczne. One się dobrze wtapiają w tło. I o to chodzi też z budkami. Jeżeli ktoś ma dylemat właśnie, czy malować, czy nie malować, gdzie umieścić i tak dalej, z jakiego drewna zrobić, to proszę sobie o tym pomyśleć. Słyszałem też na przykład o takim, takim właśnie patencie, że niektórzy robią tak, że e, obkładają czy jakoś obklejają taką budkę korą, żeby ona się mniej e, rzucała w oczy. To też jest bardzo dobry pomysł. Więc e, proszę o tym e, pamiętać, e, e, że właśnie budka lęgowa. To ma być czymś, co zastępuje dziuple. I tu właśnie widać piękne dziuple, mamy pokazane i proszę zwrócić uwagę, że one są naprawdę mało rzucające się w oczy, w przeciwieństwie do budek lęgowych. Jakaby budka lęgowa nie była <laughs> jak dobrze zamaskowana, to i tak będzie widoczna przez drapieżników niestety, ale staramy się to właśnie im utrudnić, żeby im tak łatwo nie, ci drapieżnicy nie dostrzegli. Dobrze i już powoli będziemy kończyć, natomiast chciałbym jeszcze poruszyć jedną bardzo ważną kwestię, bo to, że zrobimy budkę, to, że powiesimy, to jest wszystko bardzo piękne, to, że ptaki się tam zalęgną, rewelacja, ale to nie jest wszystko. Bo pamiętajmy o tym, że e, ciąży na nas pewna jeszcze odpowiedzialność, żeby coś jeszcze w tej budce zrobić. A co takiego? Uwaga! W dniach od 16 października, czyli wtedy, kiedy kończy się okres lęgowy ptaków, i jeszcze w ostat... te, przez te kilka dni, które teraz mamy przed sobą, czyli do 28 bądź 29, jeżeli to jest rok przystępny, lutego, musimy wyczyścić taką budkę. Z czego wyczyścić? Z tego, co się tam znalazło, czyli uwaga, stare gniazdo wyrzucamy, i najlepiej właśnie zrobić to w tym, w tym okresie. Ja bym raczej preferował na przykład styczeń, luty, kiedy już zima gdzieś dobiega końca, dlatego że czasami w tych gniazdach jeszcze mogą właśnie nocować zmarznięte ptaki, które szukają schronienia na noc, no, mroźną zimą. Które szukają właśnie schronienia, więc warto jeszcze zostawić. Ale w tym terminie najlepiej właśnie usuwać te gniazda po to, żeby ptak miał, mógł na nowo zbudować swoje gniazdo co roku. I uwaga. Często w takim gnieździe znajdują się jakieś pasożyty, różnego rodzaju odchody na przykład no elementy niepożądane. To wszystko usuwamy. Najlepiej bierzemy szpachelkę i jak chcemy zachować gniazdo, to ostrożnie wyciągamy, resztę wszystko szpachelką, czy tam jakąś miotełką, wyrzucamy, zgarniamy i koniec, i mamy problem. Z głowy zamykamy taką budkę i, yy, i oczywiście ona znowu nadaje się do użytku. I proszę zwrócić uwagę, jeżeli tego nie będziemy robić, to może dojść do sytuacji, takiej jak widać na zdjęciu, że te gniazda nawarstwiają się. I w związku z tym znajdują się coraz bliżej tego otworu wlotowego. A to przecież już mówiłem, jest bardzo duże zagrożenie dla piskąt, że mogą być zjedzone przez jakiegoś drapieżnika. Więc proszę o tym pamiętać: to jest taka też bardzo istotna zasada, że jak już zrobimy tą budkę, wywiesimy, obserwujemy ptaki, ptaki się zalęgną, wyprowadzą młode, fantastycznie, ale proszę pamiętać o tym, żeby koniecznie. Taką budkę jeszcze później wyczyścić przed nowym sezonem lęgowym. No i każdemu z Państwa życzę takiego widoku jak tutaj. Oczywiście, jeżeli ptaki się zalęgną, to proszę też tam bardzo często nie zaglądać. A najlepiej w ogóle dajmy im spokój. Można na przykład zamontować kamerę to jest najlepsze rozwiązanie. Ktoś jest ciekawy, jak te ptaki będą żyły. Natomiast nie zaglądajmy tam często, bo ptaki mogą po prostu porzucić takie gniazdo, mogą znowu też zaatakować właśnie drapieżnicy. To jest niepotrzebne. Więc każdemu z Państwa życzę takiego widoku, ale mówię, nie zaglądajmy też. Najlepiej właśnie na przykład, jeżeli chcemy to z kamery. Albo można nawet kamerę gdzieś zawiesić obok budki, to za chwilkę jeszcze o tym powiem, o tym wspomnę. Czyli zachęcam bardzo gorąco do tego, żeby budki wywieszać. Bo jeżeli zadajemy sobie pytanie podobne jak ostatnio zadawaliśmy sobie, czy dokarmiać, to tutaj jest dużo kontrowersji, tu jest dużo niejasności też. Każdy ma swoje zdanie, jedni uważają, że zdecydowanie tak, inni uważają, że zdecydowanie nie. Ja też nie mówiłem, czy dokarmiać, czy nie dokarmiać. Ja... Przedstawiłem pewne racje i zostawiłem Państwa z tym pytaniem, żeby każdy sobie osobno odpowiedział na to pytanie. Natomiast, jeżeli chodzi o to pytanie, czy wieszać budki, to ja jestem zdecydowanym zwolennikiem i bardzo zachęcam do tego, żeby te budki wieszać, bo przecież ptaki nam się na pewno odwdzięczą, na pewno jest to pewien duży wkład w też ochronę przyrody. Pomagamy tym ptakom, które żyją w naszym najbliższym otoczeniu. Człowiek już tak wiele złego zrobił w przyrodzie, że chociaż taki mały Gest, jakby z niewielką rekompensatą za to, co my już wyrządziliśmy w tej przyrodzie. Więc warto, warto, bo ptaki będą blisko nas, będą na pewno nam pomagały, zjadały nam owady. Także a poza tym, po prostu to jest zwykła satysfakcja, z tego, że będziemy mieli takie piękne zwierzątka gdzieś tam pod, prawie że pod nosem czasami. I ostatni nasz slajd. Na którym właśnie widać, jak to budka jest zrobiona ze sklejki, to jest właśnie taka sklejka wodoodporna, i jak widać, ptaki się tam zalęgły to akurat są szpaki. Szpaki, w ogóle, są dosyć ciekawe w ogóle to są bardzo brudne ptaki one bardzo brudzą budkę lęgową takie mają białe odchody, ale. Bardzo ciekawe jest to, że w momencie, kiedy karmią dorosłe, kiedy karmią młode, to młode wystawiają swoje dzioby przez, tą, e, przez ten otwór i wtedy można je obserwować. E, też zachęcam do tego, żeby właśnie może na przykład filmować to, czy robić zdjęcie. E, I sam kiedyś właśnie podjąłem coś takiego, podjąłem się takiego zadania, e, które wymagało dosyć sporo czasu, ale udało mi się to nagrać i zarejestrować, i upublicznić też. Jeżeli ktoś z Państwa jest chętny i chce zobaczyć, jak to wygląda z zewnątrz, to zapraszam na taki film, który właśnie stworzyłem, on jest na serwisie YouTube i nazywa się wystarczy, wystarczy wpisać to, co tutaj podałem: szpaki w pokazowej budce lęgowej, bo w pokazowej budce lęgowej, która znajdowała się raptem 1,5 metra nad ziemią, zagnieździła się rodzina szpaków tuż przy Alejce, bo tam to były budki, które służyły. Yy, Osobom, które przychodziły na teren Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej, żeby po prostu dowiadywały się, żeby można było ludzi edukować o budkach lęgowych, i te budki właśnie sobie upatrzyły szpaki, i tam się zalęgły. Ja tam postawiłem kamerę. I nagrywałem te ptaki, i udało mi się od samego początku, kiedy tylko się wprowadziły, w ogóle wygoniły też bogatki, bo pierwsze tam były bogatki, ale szpaki, z racji tego, że były większe, to wygoniły te bogatki, same się tam zalęgły. I do momentu, kiedy pierwszy ptak nie wyszedł, pierwszy taki młodziak nie wyszedł z tej budki, jest w zasadzie cały ten cykl pokazany. Więc jak ktoś chce to zobaczyć, to zachęcam. Szpaki w pokazowej budce lęgowej wystarczy wpisać, i od razu ten film wyskakuje. E, także zachęcam, bo mówię, no, widać cały cykl e, od samego początku do samego końca, jak te szpaki sobie radziły. No i cóż, podsumowując. Zachęcam do tego, żeby budki wieszać, ale w sposób bezpieczny bezpieczny dla ptaków, tak, żeby nie zagrażało to im w żaden sposób, żeby te ptaki mogły bezpiecznie wyprowadzić te lęgi i żeby nie bały się podlatywać, bo na przykład my będziemy gdzieś blisko, albo nie bały się o swój lęk, bo na przykład mogą drapieżnicy różni zaatakować i po prostu zjeść pisklęta czy jaja. Mam nadzieję, że w znaczący sposób Państwu wytłumaczyłem, jak właśnie budować takie budki, jak, jak je wybierać, wieszać, jakich błędów nie popełniać. Jeżeli oczywiście są pytania, to zachęcam, żeby je zadać. A ja właśnie już przechodzę do czatu i no, chciałbym ustosunkować się do pewnych tutaj kwestii, które Państwo poruszyli. Więc tak, tutaj wszystkich bardzo serdecznie, właśnie witam. Dziękuję za tą porodówkę od tutaj dzikuski, naszej stałej, naszej stałej tutaj uczestniczki tych wykładów, bo to rzeczywiście jest bardzo dobre słowo, że to jest taka porodówka. Tutaj o balkonie mówiłem. Aha, myślałem, że żeby podkradać jaja, to podejrzewam, że jak mówiłem o tych o tych domyślam się tworzeniu. Aha, że wyżej. A, no właśnie, tak, że można wyżej właśnie. Wywieszać, bo ludzie właśnie też mogą podkradać jaja. To prawda, to też rzeczywiście jest taka obawa. No. Tak, dobrze. No i wygląda jak bunkier, to też mówiłem. O sklejce też mówiłem. Podwójna warstwa, też jak gęsto, to też mówiłem. W jakim okresie najłatwiej trafić na moment, że będą lęgi. U mnie na osiedlu kilka lat temu wywieszano budki, wywieszono budki, ale nie miałam szczęścia, żeby zobaczyć, żeby jakiś ptak korzystał. No to wydaje mi się, że może źle wywieszono te budki. Może nie do końca, zgodnie z tymi zasadami, które ja tutaj przytoczyłem Państwu. Ciężko powiedzieć, natomiast yy, kiedy yy, najłatwiej trafić na moment, że będą lęgi? Więc uwaga, tak jak mówiłem, lęgi się zaczynają, znaczy okres lęgowy, ten kalendarzowo, tak? Zaczyna się od 1 marca, czyli już w poniedziałek yy, i. Ja już widziałem teraz, że pierwsze ptaki już się interesują budkami, już do nich wchodzą. Już widziałem nawet parę szpaków, które korzystają z takiej budki. Więc tak naprawdę to jak tylko zaczyna się robić pierwsze dni te ciepłe, to już ptaki się zaczynają interesować. Więc kiedy najłatwiej trafić? No wczesną wiosną. Dobrze, mam wrażenie, że co roku jest u nas mniej ptaków. Czy są gdzieś dane statystyczne o ilości poszczególnych gatunków w Polsce na przestrzeni lat? Tak, są oczywiście takie dane. Gdzie dokładnie, no to by trzeba było już po jakichś archiwach szukać. Tego dokładnie tutaj nie wskażę. Natomiast myślę, że w, no, w stacji ornitologicznej na pewno, w panie, myślę, że na pewno by były, także trzeba byłoby się tam zwrócić. Oczywiście wiadomo, to są wszystko szacunki, no nie da się wszystkich ptaków dokładnie policzyć. To jest wszystko tylko szacunkowa ilość. Ale co do tego, że jest mniej, zależy jakich. Bo są ptaki, których liczebność wzrasta, są takich, których maleje. Tak jak powiedziałem, szczególnie te ptaki związane z krajobrazem rolniczym, to ich rzeczywiście jest mniej. Ich rzeczywiście, te, te, te ptaki niestety giną coraz, coraz częściej. Wróbla też jest tego pospolitego, wróbla jest niestety coraz mniej, także różne rzeczy się dziwne dzieją, niestety. A co się dziwić? Zastanawiam się, czemu obecnie robione są wycinki drzew wiosną i latem, kiedy trwa okres rozorczy ptaków i innych zwierząt. Tak, na to słuszna uwaga. Na to trzeba bardzo mocno zwracać uwagę. Yy... I, i na, na pewno trzeba koniecznie, koniecznie, koniecznie trzeba sprawdzać, jeżeli dane drzewo ma być wycięte, na przykład, chociażby ze względów bezpieczeństwa, bo czasami po prostu trzeba zwracać, należy bardzo mocną uwagę na to, yy, czy nie ma gdzieś w pobliżu właśnie yy, gniazd, czy dziupla nie jest zajęta. No bo w bardzo prosty sposób możemy po prostu te lęgi zniszczyć. Tak, to jest słuszna, słuszna uwaga. Yy, Myślę, że przez takie pt praktyki ptak ptaków jest coraz mniej, a mieszkam blisko lasu i też mam wrażenie, że nie jest tak, jak kiedyś to było. Mhm, to prawda. To rzeczywiście jest bardzo zgubne dla ptaków i bardzo no, niedobre, no, że ludzie po prostu właśnie czasami bez poszanowania przyrody, bo ktoś chce właśnie już dom stawiać i wycina drzewo, prawda? Czasami naprawdę wystarczy przeczekać dwa tygodnie, dosłownie dwa tygodnie i już ptaków nie będzie. One już się wyniosą, ale ludzie czasami niszczą, po prostu niszczą na potęgę te lęgi, też, właśnie tak jak mówiłem wcześniej, te jaskółki, prawda, yy, są niszczone, yy, no bo brudzą, bo brudzą ptaki to jest najczęstszy argument, prawda, gdzieś na budynkach, bo ptaki brudzą, ale ja mówiłem, jest bardzo prosty sposób, który zapobiega temu brudzeniu. Wystarczy tam, gdzie tak ma wlot zawiesić taką tacę opadową, to się tak precyzyjnie nazywa, zwykle to jest po prostu zwykła deseczka. Najzwyklejsza deseczka, e, nawet może być przecież i kawałek tektury, prawda? Te, które można wymieniać. No Różne są sposoby. Naprawdę, jak ktoś chce, to znajdzie naprawdę sposób na to, żeby tym taką ułatwić. Nie trzeba tych gniazd zrywać, niszczyć, demolować od razu, i tak dalej. Chyba. Aha, teraz tutaj Adam Adams. Pewnie nie mają co jeść, bo owadów też bardzo mało robiłem kiedyś zdjęcia makro i było dużo więcej. E, jasne, że tak, ten nasz świat się bardzo zmienia. E, owadów, ptaków, jasne oczywiście, że jest mniej. I to bardzo wielu przyrodników mówi i zauważa, po prostu zauważa z własnych obserwacji, rzeczywiście, że tych zwierząt jest coraz mniej. E, Dzikich zwierząt już niestety na świecie jest też bardzo mało i proszę pamiętać o tym, że cały czas praktycznie dzień w dzień to jest na porządku dziennym, po prostu wymierają te gatunki. Smutne to, ale prawdziwe, to my się do tego przyczyniliśmy, ludzie. Chyba też drapieżników jest więcej, srok jest bardzo dużo. Tak, a to właśnie to też jest słuszna uwaga, bo na przykład właśnie y, y, zwykłych ptaków y, takich płóstwem śpiewających może być mniej w różnych miejscach. No to zależy jeszcze od populacji, od miejsca, właśnie. Y, Ale na przykład srok jest bardzo dużo. Kiedyś pamiętam, że nawet y, y, słuchałem takiej audycji z ornitologami, którzy mówili, że będą podkładać. Y, Srokom sztuczne jajka, żeby po prostu one tam podmieniali po prostu część, zostawią tych, tych prawdziwych, a część podmieniają, po to, żeby właśnie ta, tą populację zmniejszyć srok. Bo w miastach szczególnie jest bardzo dużo srok, a jeszcze przecież te. Kilkadziesiąt lat temu jeszcze nie było ptaków krukowatych tak dużo w, na terenie miasta. A właśnie sroka bardzo chętnie się właśnie przemieściła i zadomowiła tutaj w mieście. Sam mam pewien taki. No, taką, takie pretensje trochę do srok, bo pamiętam, że kiedyś miałem w budce lęgowej pleszki, i było to, byłem wtedy jeszcze mały chłopak, dopiero zaczynałem taką przygodę z ptakami i właśnie sroki mi wyjadły pleszki. I byłem pamiętam, że wtedy strasznie wściekły na te, na te sroki, taki zruzgotany, bo tu liczyłem, że pleszka, prawda, piękny ptak się zagnieździł w budce lęgowej, no ale niestety chyba żadna nie przetrwała z tych pleszek. Także no niestety tak, tak czasami się dzieje. Yy, z lasu zrobili fabrykę, ma produkować drewno i przynosić zyski. Yy, nie chcę tutaj w, za bardzo wchodzić w takie tematy gospodarcze, bo mówimy tutaj o ptakach, ale, yy, yy, ale rzeczywiście, no jakby też proszę pamiętać o tym, że leśnicy też zwracają uwagę, żeby takie drzewa, na przykład zachowywać, tak? żeby zostawiać, żeby ich nie wycinać, no bo wiedzą, że one są bardzo cenne dla, dla zwierząt. Tak, motyle, pszczoły też się wycofują. To prawda, no to wiadomo, pszczołach też głośno, motylach też, że coraz mniej zapylaczy, że to też jest groźne dla człowieka, no to już na inny temat jest sprawa. W Holandii prawie nie ma owadów, wszystko przez intensywną produkcję rolniczą i monokultury, upraw opryski i Mono, Monokultury są bardzo groźne, tak, jasne. To mają Państwo oczywiście rację, ale mam wrażenie, że trochę odchodzimy od tematu, więc jakby wracam już do tych, do tych budek. Co pan sądzi o sypaniu na dno soli przeciw płom? Super, bardzo dziękuję, fajnie, że to, że to się pojawiło, bo miałem też o tym, miałem to dopowiedzieć. Ja uważam, że warto to robić, bo rzeczywiście sól jest, słone warunki są bardzo niekorzystnym, Zjawiskiem i ptaki bardzo. Ptakom nie przeszkadza za bardzo, to bo przecież one na, tym, na tej soli, która będzie na dnie, zbudują swoje gniazdo, więc im ta sól za bardzo nie będzie przeszkadzała, ale z kolei pasożytom, właśnie wszelkiego rodzaju Różnym, różnym owadom, prawda, no, które chcą korzystać też z, tego, z tej budki, a takich jest bardzo dużo, to, to rzeczywiście utrudnia życie, taka sól. I wiem, że rzeczywiście niektórzy solą dno budki i to pomaga, także też zachęcam, żeby coś takiego robić. Dobrze, czyli tak, sól uważam, że warto. Czy budkę trzeba jakoś sprzątać wewnątrz po lęgach? No to powiedziałem, podejrzewam, że to pytanie się pojawiło zanim, zanim doszedłem do końca prezentacji, ale tu już wszystko dokładnie powiedziałem. Piotr pisze, tak sobie myślę, że powinno być pozwolenie na odstrzał bezpańskich psów i kotów na terenie lasów w innych terenach ochrony środowiska. Powinny też być, powinien też być jakiś program kastracji kotów i psów, by nadmiernie i niedokończone, ale podejrzewam, żeby nadmiernie się gdzieś tam nie panoszyły, nie powodowały zagrożenia. Tak, to jest w ogóle temat rzeka. Mogę tylko Państwu powiedzieć, że przez przedwczoraj, na skutek wałęsania się psów luzem po warszawskich lasach zebraliśmy niestety, ale to trzeba głośno mówić o tym, bo ludzie chyba tego w dalszym ciągu nie rozumieją, znaczy nie chyba tylko na pewno, trzy martwe sarny. Jednego dnia trzy martwe sarny zagryzione przez psy, przez luzem biegające psy zbieraliśmy. Sam jedną też niestety zbierałem, która była dogorywająca i bardzo jest to przykry widok i Uważam, że bardzo duża no jak bezpański pies jest no to wiadomo, to tutaj nie ma właściciela, tak, ale uważam, że bardzo duża odpowiedzialność jest po stronie właścicieli, którzy puszczają te psy luzem i za to odpowiadają za te wszystkie szkody niestety, które ich psy wyrządzają w lesie. Ptaków też to dotyczy, bo ptaki, które młode wychodzą, są pod lotami, nie radzą, dopiero wystawiają pierwsze kroki w swoim życiu, nie umieją jeszcze dokładnie latać, uciekać, też bardzo często Właśnie są łapane przez takie psy, które podchodzą do zabawy i po prostu traktują te ptaki jako zabawki. Nie powinno tak być, ale niestety nie wiem, ile jeszcze można mówić, prosić, apelować, i tak dalej. Ale to jest jasne, no to jest dobry, dobry głos tutaj w tej, w tej sprawie, natomiast, no, panie Piotrze, nie będziemy o tym mówić, bo no, mówię, no to trochę inny temat, byśmy musieli poruszyć w ogóle temat psów w lesie i w ogóle też kotów w lesie. Są nawet jakieś szacunki, już nie pamiętam, ile kotów, znaczy jak koty polują na ptaki, które gdzieś tam żyją w blisko człowieka. To jest w ogóle zastraszająca ilość, ile ptaków jest tych dziko żyjących jest upolowanych przez te koty, które są tymi dachowcami, czy wychodzą sobie na ogródek, czy są po prostu bezpańskie. Bardzo dużo, to też jest bardzo duży problem. Panie Bartku, proszę o wodzie dla siebie. Bardzo dziękuję za troskę. Już powoli kończę, więc a wodę mam tutaj pod, pod stołem. Już skończę i już się napiję. Już nie będę teraz tutaj bezpośrednio, jak mówię. A co do psów, to są wyłapywane gorzej z kotami. Tak, temat rzeka. Generalnie. A kamer z budek lęgowych jest sporo na YouTubie. E, tak, to prawda, można sobie pooglądać, ale też jest duża satysfakcja. Jak samemu to zrobimy, powiem tylko więcej, że chyba nawet za 500 zł można kupić już budkę z montowaną kamerą. Tylko podłączamy kabel do streamingu i można się w to bawić. Także zachęcam, jak ktoś ma ochotę, bardzo dobra rzecz. Ym, soli nie lubią pchu i inne pasożyty, zgadza się, tak mówią na innych kanałach. Potem przy czyszczeniu jest łatwiej. A czy to prawda? To nie wiem, i właśnie się zastanawiam, czy sypać, oby tylko nie zaszkodzić. Tak, ja myślę, że śmiało mogę powiedzieć o tym, że można, można posypać. Wiadomo, nie zasypujemy też bardzo dużo tej soli, tak, żeby było po prostu słone środowisko, tak, żeby. Aha, i można jeszcze, żeby na przykład zakryć to, żeby ptaki nie miały z tym bezpośredniego kontaktu, to można na przykład jakimiś torcinami posypać i to będzie też zachętą dla ptaków, żeby takie budki zasiedliły. Szpaki hit szkoka. Nie wiem odnośnie czego to było, ale niech będą już paki Hitchcocka, dobrze. To widzę, że już koniec pytań. Bardzo się cieszę, że Państwo uczestniczyli. Całkiem sporo osób tutaj też zabrało głos. Bardzo dziękuję. Bardzo mi było miło. Ja, oczywiście, też napomknę jeszcze jedną rzecz. Miałem, tak sobie założyłem, że półtorej godziny zdążę. już prawie wyszły dwie. Niestety, za długo chyba to rozciągnąłem, ale chciałem powiedzieć wszystko, a też niestety, wszystkiego. Nie powiedziałem, ale to już byłoby za długo. Także myślę, że to i tak jest dobra dawka wiedzy dla tych, którzy przymierzają się do budowy budki lęgowej czy skrzynki lęgowej dla ptaków i którzy chcą w jakimś stopniu tym ptakom pomóc. Więc teraz jest bardzo dobry moment. Zachęcam, żeby to robić. Zachęcam, żeby ptakom pomagać. No i cóż, zachęcam również do tego, żeby oglądać nasze kolejne spotkanie z cyklu przyrodniczego. Już niebawem będę opowiadał o tym, co dzieje się w lesie w marcu, bo już niebawem za kilka dni marzec nastanie. Będę chodził po lesie, robił dla Państwa zdjęcia, pokazywał, w jaki sposób las się zmienia. A proszę pamiętać o tym, że przed nami najpiękniejsza pora roku, podczas której będzie bardzo dużo się działo i będę miał mnóstwo Państwu do przekazania, i mnóstwo ciekawych rzeczy będę pokazywał, bo na każdym kroku będzie coś ciekawego. Więc za gorąco zachęcam do mm, słuchania, oglądania e, już naszego spotkania w marcu. E, tu jeszcze coś się pojawia, to jeszcze e, tylko dziękujemy. Dziękuję również, panie Bartku. Bardzo dobrze było rzeczowo. Dziękuję, a również dziękuję. E, Przeleciała jak mrugnięcie oka. Dobrze, to cieszę się, czyli nie było za nudno. Dziękuję za te wszystkie miłe słowa. To też dla mnie jakaś tam podziękowanie duże i też motywacja, żeby kolejne spotkania również e, uskuteczniać. E, I cóż, zatem nie pozostaje nic innego jak e, powiedzieć do zobaczenia i życzyć udanej, e, udanego przedwiośnia i dobrych obserwacji. E, I już niebawem będę o nich wszystkich opowiadał. Dziękuję, do zobaczenia.